Witajcie kochani, witam was serdecznie w 39. odcinku z Eurotrack Simulatora 2 z serii Zaczynamy od zera do milionera. Ja jestem Juken i ta cała seria dzieje się właśnie na waszych oczach, na których tylko i wyłącznie na odcinkach levelujemy konto i robimy wszystko co związane z rozwojem w Eurotracku. Moi drodzy, w poprzednim odcinku troszeczkę musiałem ponarzekać, bo coś się tutaj wysypało, zbugowało kompletnie. Pod koniec odcinka jakoś to się odblokowało i sprawdźmy może na wszelki wypadek, czy to działa. Długość trasy działa, moi drodzy. O, prawie 5000. Więc tak, będziemy chcieli tak długą trasę zrobić. Tutaj bez zbędnego przedłużania weźmiemy się szybko za tą trasę. Natomiast ponieważ będzie to długa trasa, a troszkę kasy uzbieraliśmy, myślę widzowie, że to jest dobry moment, aby troszeczkę tutaj przyinwestować. Zobaczmy, jak my mamy z garażami. Ten garaż w Poznaniu, jak wiecie, jak widzicie, mam i najmniejszy i on na razie taki zostaje. Cel będzie taki, że jak później już będę się wzbogacać, to po prostu ten garaż sobie ulepszę i będę miał tylko swoje własne ciężarówki w tym garażu. To będzie tylko mój garaż. Dlatego go w ogóle nie ulepszamy. Musimy kupić kolejny garaż. Musimy oczywiście, myśl zasady, kolejne kredyty wziąć, które będziemy pewnie po tym kursie spłacali. Także na maksa bierzemy kredytów ile się da, najwyżej jakiś tam się spłaci. Robimy zakup garażu. I teraz zobaczmy, mamy garaż w Berlinie, ten Poznań to się nie liczy, mamy gdzieś tu w Finlandii. Mamy gdzieś tutaj w Madrycie, no gdzie by można garaż kupić? Może gdzieś we Francji dla odmiany, gdzieś na przykład w tym Paryżu. Nawet Paryżu nie, Paryża nie widzę, słuchajcie, zgubiłem, a jest tutaj. Może kupimy w Paryżu. Kupimy tradycyjnie mały, bo musi nam starczyć kasy na trzy ciężarówki, także kupujemy mały. W Paryżu niech będzie, ok. Może nam się uda trzy ciężarówki kupić, chociaż widzę, że już będzie to trudne, ale zerknijmy, czy czasem nie czeka jakaś fajna okazja. No to Iveco za 300 tysięcy jest czterogwiazdkowe, więc mogłoby naszemu pracownikowi pojechać. Myślę, że nam nie zniknie, więc tradycyjnie chyba kupimy Mana nowego, bo one były tutaj, jak widzicie, najtańsze. Więc nie chciałbym używanych, chociaż za 500 tysięcy to też nie wiem, czy to aż tak by nam starczyło kasy. To ja nie wiem, czy nie lepiej tutaj od razu, widzowie, czekajcie, jaki tutaj jest zbiornik paliwa. 1300 litrów, 300 koni, no cudów bym się nie spodziewał. Dobra, kupujemy od razu trzy używane, tylko się przekonamy, czy one nie będą czasem na czerwono się świeciły. Tutaj mamy DAFA też za 350 tysięcy. No bo musi nam starczyć ten milion po prostu i dlatego kupuję używane, a nie nowe, widzowie. Ale zobaczycie, że przez ten kurs, który zrobimy, pewnie nam fajnie kasy przybędzie. I tu jeszcze jakieś Volvo czterogwiazdkowe, ale już mi kasy nie starczy niestety. Kurczę. Już mi kasy nie starczy. Wątpię, żeby to Renault miało jechać. Naprawdę szczerze wątpię. Znaczy mogę spróbować zrobić testowo zakup, ale wątpię, żeby ono pojechało. Tutaj jest manik fajny, ale już mi kasy nie starczy. Kurczę, kurczę, kurczę. Widzowie, trochę się przeinwestowałem, a jeszcze musi mi zostać kasa na szybką podróż, także też nie możemy tak się do końca wycykać z tej kasy. No, możemy spróbować to Renault, ale ja raczej bym się tu, widzowie, cudów nie spodziewał. Chociaż oba są na 3. Tutaj jest 2, 9, 14... Tutaj jest większe zużycie. Dobra, to kupmy to droższą renówkę. Oby nie była na czerwono. Zaraz się zresztą przekonamy. Idealnie. No bo skoro mamy robić, wiecie, długi kurs, to oczywiście, że chciałbym, żeby pracownicy zarobili. No niby żaden z nich się nie pali na czerwono, także powinni pracownicy pojechać. A więc widzowie, zatrudnijmy pracownika jakiegoś do Paryża. I teraz tak, w myśl zasady, ujojojojoj, nie ma tu nikogo z długodystansowcem, ten ma tylko jednego długodystansowca. Staram się nie zatrudniać, słuchajcie, kierowców, którzy nie mają w ogóle długodystansowca. Tutaj są, no ta pani ma w miarę fajnie, bo ma jeszcze, ale szkoda, że tylko jedno oczko. Ten, jaką ma minę.
Nie, tego nie zatrudnimy, bo to jakiś oszołom i jeszcze nam auto rozwali. No dobra, zatrudniamy panie. Cyk. Jedna pani. Bo ten długodystansowiec ma jednak dla nas widzowie ogromne znaczenie, bo to też wpływa później na kasę potencjalną. Panią Kitty i może tego pana... Eduarda ma jakiegoś ADR-a, a Jano lepiej się prezentuje, bo Jano ma, słuchajcie, Jano ma te dwa wyrobione, także raczej bym Jano zatrudnił. Najlepiej jak przynajmniej dwa długodystansowce ma nasz pracownik, to wiadomo, jest to widzowie opcja najkorzystniejsza, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Przejrzyjmy, także tak, Jano niech robi długodystansowca. Pani Kitty niech robi długodystansowca. Tutaj też długodystansowiec. Przejrzyjmy sobie jeszcze tradycyjnie naszych kolejnych tutaj pracowników. Na razie myślę, że jest spoko. Tutaj o wysokiej wartości. Tu bym podrobił trochę długodystansowca. Jarosław Dobry. To chyba Jarosława, bo coś tutaj się chyba zbugowało, bo tu raczej jest pani. Pani o imieniu Jarosław? No to ciekawe. Bardzo ciekawe, widzowie. Ładunek o wysokiej. Tutaj mamy delikatny. No to myślę, że nie mamy co zmieniać. Jest wszystko raczej spoko. I Umberto też ładnie zarabia. Scarlett ładnie zarabia. Dobrze, widzowie, dobrze. To mamy to. Sprawy techniczne załatwione. Mam nadzieję, że naszej ciężarówki naprawiać nie będziemy musieli. Także najdłuższa trasa według długości trasy to by były napoje. Jechalibyśmy z Hiszpanii, ze Sewilli do nie wiem jakiego miasta w Norwegii, bo nie umiem tego nawet przeczytać. Możemy jeszcze zobaczyć tutaj 4200, 400. Nie, weźmy to 4900, widzowie. Czyli Sewilla, musimy się do Sewilli w takim razie transportować. No będzie to najdłuższa trasa w mojej karierze. To nawet wam powiem szczerze, widzowie, że jak robiłem najdłuższą trasę w ramach challenge'u na poprzednim koncie, to ta trasa miała może 4200 km, na pewno nie miała więcej, zresztą to gdzieś tam możecie zobaczyć na kanale, ten odcinek jest, a tymczasem będę robił prawie 5000 trasę, także widzowie, no śmiało, śmiało tutaj można powiedzieć, że trasa moja będzie kompletnie najdłuższą trasą w historii. Jestem ciekaw, czy przejedziemy tą ciężarówką bez jakichś tam, powiedzmy, napraw. Skręć w prawo. Zobaczymy. Następnie skręć w lewo. Czemu tam na wprost nie mogłem jechać? Skręć mnie prowadzi tak dziwnie. Jestem ciekaw, słuchajcie, ile mi to czasu zajmie. Na pewno będę musiał przerwy na sen robić. Z tego, co widzę, to już mnie oko trochę się tam czerwieni, więc jak się ściemni, to skręć w prawo. To pójdziemy, widzowie, spać. Oby bez mandatów się udało, aczkolwiek przy tak długiej trasie to mam wątpliwości, czy to się... Przygotuj się do skrętu w prawo. Bez jakichkolwiek, widzowie, mandatów uda. Gdzie mnie tym Passatem się pchasz? No i jakie spowodowanie kolizji? Już, o, się fajnie zaczyna. Skręć w prawo. Jeszcze nie zacząłem trasy, a już kolizję spowodowałem. Rzekomo. No jestem ciekaw, na ile, słuchajcie, zmęczenie... Trzymaj się. ...tutaj da o sobie znać. Jestem bardzo ciekaw, widzowie. Przeczam trasę. Chyba źle jadę. Trzymaj się prawej strony. Obliczanie nowej trasy. Chyba jadę źle. Na pewno jadę źle, ale... Może mi się uda coś wywinąć, żeby... Nie no, fajnie się zaczyna, nie? Źle skręciłem na samym początku. Ty, autobusiarz. Jedziesz czy nie jedziesz, chłopie? Aha, bo tu mi zawraca, dobra.
Fajnie się zaczyna, nie? Jedź tym Trzymaj się autobusiarzem. lewej strony. Dobra, no to zawrócimy sobie, widzowie. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Będę musiał zawrócić. Źle skręciłem, moja wina, no. W sumie pierwszy objazd. Dawno nie było takiej historii, żebym musiał jakieś objazdy zrobić. Dobra, słuchajcie, dojadę gdzie trzeba. A następnie zjedź w prawo. Myślę, że to nie jest dla was aż tak interesujące, szczególnie, że sam odcinek troszkę jest dłuższy przez to, że pracowników zatrudniliśmy, także ja już tam dojadę do miejsca i zaczynamy trasę, bo to 60 km nie ma sensu tutaj, żebym was wiózł. Może się uda bez żadnych stuczek. Dobra, jak mam zawrócić, to już... Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Pierdziele. Ja tam będę na rondo jeździł taki hektar, jak mogę tu zawrócić. Nie, co ja będę się szczypał, widzowie? Jak można tu zawrócić? Ja nie będę tam jeździł naokoło. Nie mam czasu. O, i tutaj tak samo. Zobaczcie. Jestem bez ładunku, to dam radę. Zjedź trzecim zjazdem. Co ja będę naokoło gdzieś jeździł? Jak można konkretnie tutaj zawrócić, skręcić? O, nikomu nie przeszkadzamy i już jesteśmy na trasie. Dobra, także jadę po towar i widzimy się za chwilkę, widzowie. Dobra, dojeżdżamy, widzowie, także trasę czas zacząć i myślę, że założenie jest takie, żeby w miarę możliwie jak najszybciej tą trasę przelecieć, ale tak no też przelecieć, żeby nie uszkodzić ciężarówki, czyli nie dać do serwisu. Przygotuj się do skrętu w lewo. Z drugiej zaś strony najlepiej nie dostać mandatu. I też co za tym idzie. Ja mam tu w lewo skręcić, co to, a tu. Także zobaczymy, zobaczymy. No ja jestem najbardziej ciekaw tego swojego zmęczenia, bo to jest prawie, słuchajcie, 5000 kilometrów i mówię, takiej trasy nigdy nie robiłem i jestem naprawdę bardzo tego ciekaw. I to była ta trasa z napojami. Nic, myślę, lepszego tutaj już nie znajdziemy. Także chyba tam gdzieś jest czepa. Dobra, już ją widzimy. Także jestem ciekaw, widzowie, jak to będzie wyglądało. Możecie obstawiać w komentarzach, czy uda mi się tą trasę zrobić. Znaczy, ja raczej nie zakładam, żeby miało mi się nie udać. Oczywiście nie zakładam tego też dokończać w inny dzień. No jeszcze też nie jestem jakoś może po chorobie super pełen tryskający energią. Sygnał GPS, system. Ale dlatego uważam, że no ten challenge dla mnie jest rzeczą fajną. Zobaczcie, 4900 km, 71 godzin. Nie będziemy, jak, że tak powiem, wariaty lecieli. Gdzie się da, no to wiadomo, troszkę nadrobimy. Na pewno gdzieś w granicach 21 godziny pierwszy sen zaliczymy. Pamiętam, że jak ostatnio robiłem ten challenge na odległość, to źle policzyłem jedno spanie i był ładunek, znaczy dostawa była spóźniona, nie? Ale to tylko i wyłącznie przez moją głupotę. Ale jak najbardziej te sny będę starał się robić na tyle, na ile się da najwięcej, po to, żeby wiadomo, kasa płynęła od naszych pracowników. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Przede wszystkim, żeby w miarę możliwości te nocki pomijać, ale też na siłę nie będę, słuchajcie, tego snu robił, bo wy też pisaliście w komentarzach, że nocki też nie są takie tragiczne, jak się czasem jedzie w nocy. Więc jakby, no nie będziemy tutaj, wiecie, na siłę tego snu robili, nie? Ale powiedzmy, że przerwa na sen to będzie taka trochę tożsama, żebym mógł wyjść sobie jakąś na przykład herbatkę przynieść, czy załatwić potrzebę fizjologiczną, może tak się umówimy. No bo to jednak myślę, że te 4 godziny jazdy bez przerwy mnie będzie czekało. Dobrze, słuchajcie, oczywiście, moi drodzy, no nie może być inaczej. Jak muzyczka, no na pewno przeleci chyba z 3 razy playlista, bo ona tam jest może do 1,5 godziny max. Jeszcze nowych kawałków nie ściągałem.
Przygotuj się do skrętu w prawo. O, tak może sobie kierownicę ustawimy. Volvo mi się zaczęło podobać. Będę starał się też jechać w miarę możliwości realistycznie. Wiadomo, że pod odcinek będzie trzeba troszeczkę przyspieszyć, żeby on też nie trwał, nie wiem, 10 godzin. Ja żartuję, 10 godzin to chyba nie. Ja myślę, że... No jestem ciekaw swoją drogą, widzowie, ile nam ta trasa zajmie. Skręć w lewo. Widzę zegarek, kiedy zacząłem nagrywać. No i widzę czas nagrania. No 10 minut trzeba odliczyć od odcinka, bo były sprawy techniczne. Więc zobaczymy, ile nam ta trasa zajmie, ale przede wszystkim oczywiście chcę nie uszkodzić tego ładunku, czyli jednak na siłę nie chcę lecieć jakoś, wiecie, jak wariat. Bo chciałbym zobaczyć, ile expa dostaniemy za tak długą trasę. No, wydaje mi się, że około 5000 expa, czyli też jest, widzowie, bardzo prawdopodobne, że w dzisiejszym odcinku wbijemy dwa levele. Jeżeli moje tutaj przypuszczenia się oczywiście sprawdzą, to jest to, słuchajcie, bardzo prawdopodobne, że tak będzie. Na razie zupełnie, słuchajcie, nie patrzę na dystans, który mam pokonać, bo to mnie będzie gdzieś tam psychicznie przytłaczało, więc w ogóle nie patrzę na ten dystans, jadę, patrzę sobie na drogę, na zegarek, żeby gdzieś tak w granicach 21, może drugiej się kimnąć. Bo oko też już jest zaczerwienione, także myślę, że nawet możemy sobie sprawdzić. Za 4 godziny, czyli 17, ta jest, 18, 19, 20, 21, czyli gdzieś 21:20 najpóźniej byśmy musieli się kimnąć, no to akurat. Za 4 godziny się możemy, widzowie, kimnąć. Jestem ciekaw, kiedy takie dopadnie mnie zmęczenie, bo oczywiście dla mnie to nie jest, widzowie, nic nowego, bo ja nagrywam czasem po parę odcinków jednego dnia, tylko wiadomo, że jest jakaś tam chwila przerwy. Więc jakby robienie 4 godzin Eurotracka za kółkiem to nie jest dla mnie coś totalnie nowego. No ale to już zobaczymy. Jeżeli jest challenge, to tylko przerwa na sen i taka, żeby przynieść sobie coś do picia czy załatwić toaletę. Nie planuję, słuchajcie, robić jakichś takich przerw, no nie wiem, dłuższych niż 10 minut, nie? Przy czym oczywiście wiadomo, że w tej sytuacji nagranie będziemy pauzowali. Całego nagrania nie będę pauzował, po prostu całą trasę zobaczycie tyle, ile to będzie trwało. Bo kto będzie chciał, to sobie przesunie. A skoro jest to challenge, no to myślę, że pauzowanie nie miałoby po prostu większego sensu. Także zobaczymy. Trzymaj się lewej strony. Możecie obstawiać, czy uda mi się przejechać trasę bez jakichś, powiedzmy, stuczek, takich totalnie z mojej winy, gdzie koncentracja już będzie słaba, czy moja koncentracja w pewnym momencie wysiądzie i, nie wiem, źle skręcę, czy coś też poodwalam, czy uda mi się bez mandatów na przykład za prędkość przelecieć tą trasę. No to jest już challenge duży, bo to trasa jest, no, niemała, nie? 5000 kilometrów, co ja za trasę, widzowie, wziąłem? Teraz do mnie dociera. Teraz naprawdę do mnie dociera, co ja wziąłem za trasę. Czyli nasze Volvo będzie, słuchajcie, po tej trasie miało już 10 tysięcy przebiegu nabite. Ale chciałem, no, widzieliście w poprzednim odcinku, trochę marudziłem, narzekałem na to, że są te długie trasy niedostępne i się odblokowało. I mamy długą trasę dostępną, natomiast, tak jak mówiłem, jest to dla mnie najdłuższa trasa w ogóle w mojej historii w Eurotracku, bo jak jeszcze przecież zaczynałem na pierwszym koncie, to ja nie miałem wszystkich DLC, więc jakby siłą rzeczy nie mogłem długiej trasy zrobić. Najdłuższą trasę zrobiłem, to jest też na kanale ten odcinek, to ona miała chyba 1100 czy 1150, to możecie zobaczyć. Ja naprawdę nie pamiętam.
ile ta trasa miała. Możecie w sumie też zanotować przyjazd niedziela, godzina 15. Ciekawe, no to będziecie widzieli na odcinku. Ja tego nie zapamiętam na pewno, bo się tyle będzie działo, że nie zapamiętam. Jestem też ciekaw, ile procent odkrycia mapy nam skoczy. Oj, jaka ładna naczepa, jakieś fajerwerki, kurde, jakiś tutaj... Jakiś tu kosmonauta, widzowie. Ładna naczepa. Nawet nie wiedziałem, że taką ładną naczepę ma. Aha, bo my napoje jakieś wieziemy, czyli pewnie jakąś kolę. Skoro jest napisane kola, no to pewnie jakąś kolę wieziemy z kosmonautą. Okej, okay, kosmiczna kola, widzowie. Oj, czerwona tablica rejestracyjna. No ciekawe, ciekawe. Fajnie by było w nic nie przydzwonić, to widzowie. Także to moje bawienie się kamerą do miniaturek to... Trzymaj się lewej strony. Ale słuchajcie, już nam zeszło, już nam 100 km zeszło z trasy. Było 4900, nawet 200, także... No jest to trochę już powoli motywujące, nie powiem. Troszeczkę motywacji mamy, bo już zeszło 200 km, przy czym to jest wszystko pikuś przy tym, co mamy jeszcze do pokonania. Ejku, będę chyba żałował tej trasy, wiecie? Serio, widzowie, chyba będę żałował. Teraz jestem taki mądry i uśmiechnięty, a... Za godzinę jazdy już nie będę taki kozak. Ciekawe, czy mnie tyłek pierwszy zacznie wysiadać, czy oczy, czy koncentracja, też możecie obstawiać w komentarzach. Co pierwsze siądzie, czy psychika? I zacznę siłą rzeczy robić jakieś błędy, czy... mówię, tyłek od siedzenia zacznie mnie boleć, czy nie wiem. Możecie obstawiać. Nawet te napoje są chyba trochę ciężkie, bo to Volvo aż tak się nie zbiera. O, 34, Timothy. Fajny Timothy. Ale zobaczcie, kierowcy osiągają nowe poziomy, także jest to bardzo też takie motywujące, że my sobie traskę robimy bardzo długą, a w tym czasie nam kierowcy, myślę, że jest bardzo prawdopodobne, że po tej trasie spłacimy te kredyty, chociaż jakby siłą rzeczy, no te kredyty, mamy tak długą trasę, że te kredyty, no raty będziemy płacić tych kredytów i tu nic nie zrobimy, widzowie. No chyba, że w międzyczasie będziemy spłacali, natomiast jest bardzo prawdopodobne, że po tej trasie może jeszcze dwie ciężarówki kupimy dla naszych pracowników. I tylko musielibyśmy, wiadomo, garaż powiększyć na 5 miejsc, ale jest to bardzo prawdopodobne, nie mówię, że nie. No bo to będzie jazdy naprawdę, jazdy na full. Póki co jadę na full, ile się da bez tej przerwy, na sen. Na razie jeszcze mi się chce migacze dawać. Także staram się też w miarę jakoś to realistycznie zrobić, no bo na tym polegać też ma challenge. A co za tym idzie, jeśli będę w miarę się wczuwał, to jest spora szansa, że nie będzie mandatów. Zresztą mi jest ciężko obiecać, że się uda taką trasę bez mandatu żadnego przejechać. Ale próbuję, widzowie, próbuję, no. Kto nie próbuje, ten nie pije szampana. W ogóle zero presji w tym momencie na jakiś czas, bo to tutaj na tym koncie, widzowie, levelujemy konto na totalnym luzie, tak? Więc jakby tą traskę też teraz sobie robię na totalnym luzie z zero presji, żeby tam naginać jakoś,
żeby się spieszyć. Nie, to już mam w nosie, czy ten odcinek będzie trwał 4, czy 5 godzin, czy 5,5. Mówię wam szczerze, w tym momencie jakby się na tym kompletnie nie skupiam, bo tutaj no nie da się przyspieszyć. Znaczy, możemy kiedyś zrobić taki test porównawczy, jakbym wziął sobie taką traskę właśnie podobną i naginał, oj nie ten migacz, i naginał totalnie, no zobaczyć ile byśmy nadrobili czasu w perspektywie odcinka, na przykład czy byłoby to pół godziny krócej, zobaczymy. Aha, 21 mamy iść spać, tak? Ile mamy? Godzina, dobra, to możemy się rozglądać za stacją generalnie. Generalnie za stacją możemy się już rozglądać. Tu raczej ten sen będę starał się... No tu jest... A może na następnej się zatrzymamy. Jeszcze godzinkę możemy jechać, także następna stacja jest nasza. Oby była jak najszybciej. Tego snu nie będę, słuchajcie, robił teraz też tak na chama. To znaczy, jak pójdę spać 21 tam z małym hakiem, obudzę się, będzie jeszcze nocka, no trudno, jedziemy, tak? I nie będę, wiecie, na siłę tego snu... tego snu zmieniał. No bo czasem też w nocy trzeba troszkę przelecieć, nie? Nie chcę, słuchajcie, na pewno popełnić tego błędu, który popełniłem w tamtym odcinku, gdzie robiliśmy tą trasę 4000 km, że po prostu będzie dostawa jako opóźniona. Mi by zależało, żeby ta dostawa dotarła jako doskonale. I na tym by mi bardzo, widzowie, zależało. Bo tutaj po prostu zależy mi na expie. Tak, ja wiem, że mnie dopada zmęczenie. Dobra, no to już widzę, że mocno mnie zmęczenie dopada. Szukamy stacji w takim razie. Na mapie, no dobra, będzie tam jakaś stacja, to myślę, że za niedługo ją... 50 minut i musimy iść spać. Przy okazji sobie oczywiście zatankujemy. Fuksem udało mi się gościa nie zahaczyć, a więc z fuksem uniknąłem mandatu za stuczkę. Widzowie, brawo ja. Nie no, nie mogę tak grzać. Wyniosło mnie trochę z zakrętu. Ładny zachód słońca. Już widać, że jadę na długich. Tak, widzowie, jeżdżę na długich światłach, bo podoba mi się, jak auta z naprzeciwka mrugają. O, aż ziewam. Wow. Dobra. Iwona każe lewej się trzymać, a ja jadę w prawo, bo muszę iść się przekimać i muszę zatankować. Tam widzę, mamy jakieś znaki zapytania, ale nie będziemy wjeżdżali. Szukanie nowe. Ej, ale tu jest tylko stacja benzynowa. Kurde, widzowie. Tu nie ma łóżka do spania. Oj, oj, oj. Łóżko jest po drugiej stronie. To czekajcie, trochę się wkopałem. To nic, to może będę musiał przejechać na drugą stronę ulicy. Trochę się wkopałem z tym łóżkiem. Myślałem, że tutaj jest spanie. To nic, może pojedziemy znak zapytania odkryć. Kurczę, ja myślałem, że tu będzie jakiś parking do spania, a tu tylko stacja. Ale serio? Tu nie ma parkingu? No nie ma. No dobra, widzowie, co zrobić? Zrobisz, jak nic nie zrobisz. Po drugiej stronie jakieś łóżko widzimy. Ja wiem, że mnie zmęczenie... I zaraz dostanę mandat za zmęczenie, widzowie, bo nie mogę... Na pewno zaraz będę miał... Może mi się uda fuksem jakoś szybko się przekimać. Tam nie mam co jechać, jak mi Iwona pokazuje. Tam, po drugiej. No i zjeżdżam, no. W porządku, znajdziemy inną trasę. Ty mi tu trasy nie szukaj, tylko jak chcesz spać. O, Madryt odkryliśmy, pięknie, przynajmniej jest miasto odkryte, widzowie.
Pięknie, no to lecimy. O, pani Kitty coś chyba zarobiła. I dostała. O, a dopiero co ją zatrudnialiśmy. Może zdążę. Mam chyba 10 minut, słuchajcie, widzowie. W lewo będzie szybciej chyba. Na rondzie zjedź czwartym zjazdem. W lewo chyba mamy szybciej. Trzymaj się prawej strony. Kto to przypuszczał, nie? Przeliczam trasę. Mi tu nie przeliczaj, Iwono. Jedź prosto. Tu jest jakieś łóżko, ale ja nie wiem, czy to łóżko się liczy, więc chyba będzie tam to następne koło serwisu, bo to jest przecież nasz rzekomy garaż, a my go nie kupiliśmy. To jak mamy tam spać? Pięć minut zostało. Chyba zdążymy, widzowie, co? 5 minut do przekimania się. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Dobra, Iwona, ty mi tam nie pierdziel, ja mam skręcać, ja chcę się przekimać. Obliczanie nowej trasy. Tu pierdzieli, dobra, tutaj się przekimamy. Skręć w lewo. To będzie agencja pracy tu? Odkryjemy, nie odkryjemy, no to trudno później się. Odkryłem, super. Ale tam mieliśmy... O. Nieważne, znajdę nową trasę. Tutaj się w manie przekimamy. Proszę bardzo, tu gdzieś parking jest ze spaniem, tam chyba. Nie mówcie, że to jest za płotem, to spanie. Ale ja mam pecha dzisiaj, widzowie, patrzcie to. Za płotem jest parking, źle wjechałem. Kurca bomba. Kurza twarz. A tu nie ma parkingu? Naprawdę, jak nie ma, to nie ma, no. Dobra, lecimy obok. Jeszcze zdążymy, 2 minuty nam zostały. Widzowie, 2 minuty nam zostały do snu. Zjeżdżaj, gościu, bo ja tu skręcam do spania, do hotelu. Tutaj, widzicie, tu jest parking. Dobra, źle skręciłem. No to się zaczęły czasami jakieś drobne. W porządku, znajdziemy inną trasę. Klocki, klocki, to już nieważne, gdzie stanę. Jak najszybciej... Kiedy będzie to możliwe. O, byle jak się po prostu kimniemy, żeby odzyskać siły. Dobra. Jedziemy. Trasę. Pięknie, zobacz. O kurczę, kierowca Filip mi zarobił, widzowie, 80 tysięcy. To jest chyba najwyższe do tej pory... najwyższe do tej pory zarobek pracownika. 70, kierowca Scarlett. Pięknie, Scarlett, jak ładnie zarabia. Ale zarobiliśmy sianka, widzowie. Przez to, jak spaliśmy, zobaczcie. Skręć w prawo. Przygotuj się. 41, zobaczcie, to mi milionerzy jesteśmy. To wiecie, co możemy zrobić, widzowie? Słuchajcie, my teraz możemy... O kurde, 400 tysięcy. To żeby nam raty nie naliczało, to spłacamy jeden kredyt już. Słuchajcie, żeby nam raty w południe nie naliczyło, to spłacamy już jeden kredyt z wziętych. Skręć w prawo. I tak jeszcze dużo trasy przed nami, ale... Powiedzmy, że odkryli... jest to ma plus, bo odkryliśmy dzięki temu trochę w Madrycie drogi. Troszkę mapy. No, musieliśmy się przespać, no bo... Przygotuj się do skrętu w prawo. Znaczy wiecie, z tym spaniem też jest tak. Nie polecam wam testować, możecie mi na słowo uwierzyć. Skręt w prawo. Ale z tym spaniem, widzowie, jest też tak, że gdybyście na przykład na... Ja bym założył, że lecę na wprost i szukam stacji, jedź tak? Prosto. To nawet nie chodzi o to, że dostaniecie mandat za to, że przekroczyliście ten czas. Tylko prawda jest taka, że tak jak widzieliście, już kiedy mi ten... Kierowca zaczynał ziewać. To jest jeszcze jedna. Zjedź pierwszym zjazdem. Jedna sprawa, ale to nawet nie chodzi, słuchajcie, o to ziewanie. Sprawa byłaby bardziej skomplikowana, bo gdybyśmy nie poszli spać, to w pewnym momencie ten kierowca by nam to po prostu na 10 sekund widzielibyście czarny ekran i nie mielibyście kontroli nad kierownicą i po prostu by wam... Pieprznęło auto 100 na godzinę, nie wiem, w jakieś drzewo i macie rozwalone auto.
tu już jest to no, fajnie akurat moim zdaniem zrobione, no bo to jest taki realizm, że jakby naprawdę kierowca zasnął za kierownicą, to mogłoby się coś złego stać, nie? Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Także mnie się to bardzo, bardzo widzowie akurat podoba i no trzeba tego pilnować z tym spaniem. Oczywiście możecie w ustawieniach wyłączyć symulację zmęczenia, natomiast ja generalnie uważam, że to jest bez sensu i jedyną wersję, jaką tutaj zawsze będę wam mówić, to, że jeżeli naprawdę zaczynacie i robicie pierwsze 2, 3, 4 kursy, to owszem, wyłączcie sobie symulację zmęczenia, czy wyłączcie sobie mandaty, ale później włączcie to, bo jakby no... Trzymaj się prawej strony, a wiecie, ja... Zjedź w prawo. Ja nie widzę w tym żadnej frajdy, że wyłączycie sobie mandaty, że wyłączycie symulację zmęczenia. A już myślę, że na tyle mnie poznaliście, że nie jestem jakimś świrem, że wszędzie ma być realizm, że mam kija w tyłku. No nie, widzicie, że umiem na luzie do pewnych rzeczy podchodzić i z dystansem i z żartem. I tak też do Eurotracka podchodzę, więc się nie spinam o wszystko. Ale no, też takie ułatwianie to... Myślę, że psuje zabawę, nie? Totalne ułatwianie, także... Raczej bym wam nie polecał. Ja wiem, że tutaj ta symulacja zmęczenia będzie mi trochę życie pewnie utrudniała przy tak długiej trasie, no ale na tym właśnie to polega, no. I kierowca w świecie realnym miałby do zrobienia tak długą trasę, no to też by musiał się przekimać. No nie ma zmiłuj. O, 39. Już wiecie co, powoli przyznam wam się, że już przy tej ilości kierowców, jaką mamy, już pamiętam tylko tych, którzy, no wiadomo, tą Helgę ciężko jest nie pamiętać, bo Helga mi minusy cały czas robiła i chciałem ją zwolnić i zaczęła nagle dobrze pracować, więc Helga to jest taki klasyk, którą też wy dosyć dobrze kojarzycie, też się śmiejecie. Pozdrawiam ciebie, Madziu, serdecznie. Madzia zawsze się naśmiewa z tej Helgi. Wczoraj właśnie na live się naśmiewała z Helgi. Ale Madzia bardzo spostrzegawcza też zauważyła, że i Scarlett, i Umberto, Madzia dosłownie widzi, kto tutaj dobrze dla mnie zarabia. Także to są właściwie te osoby, które nam się gdzieś w pamięci zapisały, ale tak naprawdę to ja już na tym etapie... Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Gdzieś tam się gubię z tymi pracownikami, w sensie mówimy o ich imionach, tak? Także to już jest ten etap, w którym no już ciężko jest to ogarnąć. Skręć w prawo. Jak widzimy, widzowie, bardzo fajna rzecz, odkrywamy trasę jakąś. Także mam taką cichą nadzieję, że po tak długiej trasie te magiczne 10% będzie odkrytej mapy. A nie wiem, ile jest teraz. No liczę tylko, że jest te 9%. Ale to już nie będziemy sprawdzali w czasie jazdy. To już sprawdzimy na koniec trasy. Niech to będzie taka też niespodzianka dla was, dla mnie. Jestem ciekaw. No myślę, że spokojnie. Chwila jeszcze minie czasu i myślę, że spokojnie spłacimy drugi kredyt. Jest nawet spora szansa, że do tej godziny 12, kiedy rata kredytu jest naliczana. Chociaż z drugiej strony my ten kredyt braliśmy dopiero co, więc nawet raty nie powinno być za kredyt teraz. Zobaczymy. Jasno zaczyna robić, także dużo po nocy nie pojechaliśmy, chociaż nocy, jak widzicie, też się jedzie przyjemnie, bo jest dosyć mały ruch, więc tragedii nie ma. Zobaczymy, czy mi się uda, słuchajcie, ten sen tak dosyć dopasować do właśnie tej jazdy. Zobaczmy. Kolejna przerwa za 16 godzin.
16 godzin, powiedzmy 12 godzin do 5, no to będzie 17. 18, 19, 20, no a, czyli tak w sumie koło 20, 21 znowu byśmy mieli przerwę na sen, czyli możemy do tej 21 śmiało lecieć. Długa trasa przed nami, no to pewnie już będziemy mieli tak z, przed kolejnym pójściem spać, myślę, że będziemy mieli zrobione już te, znaczy do celu nam zostanie 3000, gdzieś tak 400, może 3300, zobaczymy. No tak strzelam wszystko na oko, widzowie. Chłopie, czemu lewym pasem jedziesz tym Solvejem jednym? Geogatku. Renówka rzut jeden. Chociaż tak mówię, renówka, że jak sami widzieliście w poprzednich odcinkach, Renault mi się nawet spodobało. I całkiem możliwe, że kupię sobie taką renówkę też do kompletu. Zobaczymy. Wiadomo, że to nie jest ten moment, bo na razie mamy jedno Volvo i ono nam musi wystarczyć, musi na siebie zarobić, ale jak już nie będę miał co z kasą robić, to chociaż powiem wam szczerze, na razie nie myślę o ciężarówkach dla siebie, które miałyby tylko po prostu stać w garażu, no bo po co? Raczej bym kupił naczepy dla pracowników. Bo jak widzicie, tą metodę sobie obraliśmy, że pracownicy mają ciężarówki, ale nie mają własnych naczep. To była trochę celowa metoda, żeby po prostu no, iść w oszczędności. Jak widzicie, ci pracownicy bardzo fajnie za zlecenia i tak zarabiają. Levelują. I jak to się stanie, to myślę, że wtedy można ich zaopatrzyć w jakieś naczepy. Te niskopodłogowe czy niskopodwoziowe, może firanki. Na pewno w Finlandii dałbym im podwójne naczepy, ale to zobaczymy. Na razie jakby myślę, że jakby same ciężarówki im wystarczą. Jak widzicie, ja sam też nie korzystam ze swojej naczepy, tylko odpinam, ale to w moim przypadku jest to kwestia wygody i oczywiście też od razu wolę powiedzieć, żeby nie było, że znowu skracam myśl, bo ktoś mi z was to potem w komentarzu wypomni. Oczywiście, że jeśli macie własną naczepę, to tak jak macie własną ciężarówkę i widzicie, te zlecenia są o wiele droższe niż na szybkich zleceniach, zgadza się, to tak jak ja bym miał teraz własną naczepę, te zlecenia również by były droższe. Tylko wiecie, jak my mamy teraz za 700 tysięcy zlecenie, ja wam powiem szczerze, dla mnie nawet byłoby satysfakcjonujące i to chyba wpiszę w końcu tą komendę w konsoli, żeby połowę ucięło zarobków. To znaczy mówimy o cenie danego zlecenia, nie? Czyli wtedy nie miałbym za to zlecenie 700, a na przykład 350 i to jest taka kasa okej dla mnie. Za tak długą trasę. Wiecie, już dla mnie zlecenia za milion, bo pewnie z własną naczepą już... Z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Już by były za milion te zlecenia, to już jest żadna frajda, bo to wiecie, to już... Zjedź w prawo. Ja się po prostu teraz trochę tak czuję, jakbym na jakichś modach grał, nie? Na kasę, czyli się czuję jako kompletnie nieambitna osoba. Także o połowę wam powiem szczerze, raczej będę teraz starał się ucinać te zlecenia. I... Bo da się to zrobić. Na szczęście dla wszystkich mataczy nie da się zwiększyć ceny zlecenia, da się tylko zmniejszyć. To jest według mnie bardzo fajne, że jak macie cenę zlecenia, którą wam Eurotrack pokazuje, to możecie ją zbić na przykład o połowę, ale nie możecie jej w żaden sposób podwyższyć. I to mi się bardzo podoba, bo moje zdanie znacie w tym temacie, jeśli chodzi o stosowanie modów na droższe zlecenia, to jak widzicie, nie ma to sensu. Jest w tej chwili na tyle tutaj, już sam Eurotrack na tyle te zlecenia moduje, że
To oczywiście w drugą stronę, no ten real ekonomii dla mnie jest kompletnie bez sensu, bo to masz paliwo, masz koszty autostrady i jakby, no jak ja bym miał, słuchajcie, 20 tysięcy dostać za trasę, która... Oj, ktoś Eurotrack zwariował. Mam nadzieję, że nas nie wywali, widzowie, czekajcie. Coś tu się popsuło, słuchajcie, tam coś lata. Dobra. Mam nadzieję, nie wywaliło nas. Pojadę wolniej, bo... Tam coś latało w powietrzu i w tym czasie mocno dosyć Eurotrack wariował. Tam widzicie ciężarówka na lewo. To jest ta, co latała, ona tam leży. Widzicie? Tam leży pod chatą. Dobra, może jedźmy stąd, bo jeszcze nas faktycznie wywali. Tam też leży jakaś ciężarówka, widzicie? Coś tu się popsuło, coś tu jest mocno popsute i dlatego nam lagowało. Nie wiem, czy u was to na nagraniu widać, ale mi strasznie lagowało Eurotracka. Oj, niedobrze, aż się wystraszyłem, że nam wywali. Zapomniałem, słuchajcie, co mówiłem. No wystraszyłem się, bo wiecie, no to... To są jedyne rzeczy, które gdzieś tam mnie zawsze denerwują, tak? Widzieliście w którymś z poprzednich odcinków, że mi tego Eurotracka wywaliło. Potem trzeba na save'ie się opierać. A to gdzieś tam z rytmu człowieka potrafi wytrącić, nie? Takie wywalenie z trasy. Szczególnie przy tak długiej trasie. Zobaczcie, my jeszcze nawet poniżej 4000 nie zeszliśmy. Nawet nie patrzę na tą trasę, która nam została, bo wiem, że... Jeszcze mi ptycha zaraz siądzie. Więc nawet nie patrzę na tą trasę. Skupiam się po prostu na tu i teraz. O, dam wam trochę fajnej muzyki posłuchać, nie będę za dużo gadał może. I tak mi gardło wysiądzie przez 4 godziny, widzowie. Może mam herbatkę, ale... Będę mniej gadał. No co za chamy zbolałe, tak mnie porobili, no czekajcie, bo tutaj, ojej, tu są znowu te bramki kijowe, ale mnie chamy porobiły, no, to nieuczciwe, ten mandat się nie liczy, czekajcie, bo tu chyba nie ma, a jest, dobra, ale mnie nabrali z tym, widzowie, z tym mandatem, no tak się nie robi, przecież hamowałem, ten mandat za prędkość się nie liczy, to jest chamstwo, biały dzień, rozbój. Muszę uważać, bo jestem w Hiszpanii, a w Hiszpanii są te kijowe bramki, na których można przyzwonić i już nie wyjechać. Także to jedna bramka i możesz uszkodzić całą ciężarówkę. Więc trzeba na to zwracać uwagę. Właśnie pamiętam, że w którymś z poprzednich odcinków się, słuchajcie, zapatrzyłem. I tak to się skończyło. Tak to się, widzowie, skończyło, że się zapatrzyłem i przydzwoniłem w bramkę i koniec, musiał być serwis. Że nie ma zmiłuj. Ale bardzo nieładnie, że mi mandaty naliczają od razu za znakiem. Powinni mi dać te chociaż 500 metrów na wyhamowanie. Gdybym jeszcze wariował i faktycznie tę prędkość przekraczał, to byłoby okej, nie? To bym się z tym zgodził, ale jednak no jadę... Jakby nie patrzeć przepisowo.
to nie znaczy może, że w 100% realistycznie, bo absolutnie nie widzę, bo aż takiego kija w tyłku nie mam na ten realizm. Uważam, że się nic nie dzieje, jak przy tak długiej trasie tam trochę depniemy, jak jest możliwość, ale no bez przesady, no jadę jednak zgodnie z przepisami. Widzicie, 80, jadę 80. Ładne widoki, zobaczcie, jakie piękne, naprawdę. Nie wiem, czy to w promocie jest tak zrobione, czy ta Iberia jest po prostu sama w sobie, tak. Pięknie. Czekajcie, gdzie mam jechać? Prosto chyba. Dobra, jedziemy prosto, bo już zgłupiał. Dobra, bo jeszcze w coś przydzwonimy, widzowie. Tak to się skończy. Wiecie, jak te moje bawienie kamerami się kończy. Dobra, niedługo przebijemy barierę 4000 do celu. Także już będzie to lepiej wyglądało, jak trójka będzie z przodu. A myślę, że nim się obejrzymy, jeszcze dwójka się pojawi. Tak naprawdę, widzowie, dopiero 900 km przejechaliśmy. Już prawie godzinę odcinka. No fakt, że jedziemy z 40 minut, a nie 50. Ale dopiero 900 km. No to w takim tempie ten odcinek faktycznie może trwać, widzowie, z 4 godziny. 900 km dopiero. Właśnie teraz zaczynam za głowę chwytać. Dobrze, że tego nie widzicie, nie? Ale serio się zaczynam za głowę chwytać. Znowu bramki. Czekajcie, idziemy za Bałkan Transem, żeby się nie okazało, że... O, dobra. Bo jak on jedzie, to myślę, że... Pani Kitty zarobiona, ale pani Kitty możemy to jeszcze wybaczyć, bo dopiero co ją zatrudnialiśmy i nie ma długodystansowca, także pani Kitty można wybaczyć, że zarobiła tak mało. Dziewiąta, czyli mamy jeszcze 12 godzin jazdy, żeby musieć się przespać. To ciekawe, ile przez te 12 godzin jazdy czasu gry oczywiście. Jestem ciekaw, ile widzowie... Ile kilometrów przejedziemy? Możecie obstawiać w komentarzach, jak oglądasz, drogi widzu, do tego momentu. To słyszysz, to możesz obstawić w komentarzach. Mamy dziś równo 12 godzin czasu gry. I jestem bardzo ciekaw, ile kilometrów przejedziemy, czy to będzie, nie wiem, 900 czy 800. Dajcie, pełen fokus. Dobra. Zastanawiałem, czy na pewno dobrze wjeżdżam, nie? Przy tych bramkach muszę się fokusować. Ej, autobusiarzu, no dobrze, stanął, pięknie. Może dlatego, że policja stała, bo tak to już by pewnie we mnie przydzwonił. A ten stanął. We Francji jednak widać, że mają kulturę jazdy. A czy odkrywamy jakąś nową trasę? Odkrywamy, widzowie. Pięknie, my cały czas nową trasę odkrywamy. To jest bardzo fajna opcja. Bo mapa nam będzie się... Bajonna. Widzicie, odkrywamy. I miasta, i trasę. Pięknie. I zeszliśmy poniżej 4
tysięcy kilometrów do celu. Co to się cieszę jak dziecko, a tu jeszcze... Kurczę, przecież my jak przejechaliśmy 900 dopiero... Jakbyśmy przejechali, nie wiem, jedną... Znaczy jakbyśmy przejechali z 20% trasy całej dopiero. Nawet nie chyba. Ale piękne jest to, że ci pracownicy cały czas, słuchajcie, nowe poziomy odkrywają, non-stop, cały czas. To mnie ciekawi, powiem wam szczerze, że cały czas pracownik leveluje. I bardzo mi się to podoba, widzowie. Nie ukrywam, że bardzo mi się to podoba. Czy wiecie mi, rzadko kiedy się widzowie, no myślę, że na tyle mnie poznaliście, że zauważyliście, że rzadko kiedy mi się coś nie podoba. Czasem oczywiście coś tam skrytykuję, tak jak w poprzednim odcinku. Ale to widać, coś się zbugowało, w czym byłem w ogromnym szoku i wiecie, no jakby siłą rzeczy musiałem to troszkę ponarzekać, troszkę się do tego odnieść, bo byłem nastawiony mentalnie, że chcę zrobić długą taką trasę, a jakby nie wiedząc dlaczego Eurotrack mi taką możliwość kompletnie odebrał, coś tam się zbugowało. Na co nie miałem wpływu, no ale jak zobaczyłem pod koniec odcinka, że już to się odblokowało i no, z niekłamaną radością, słuchajcie, dzisiaj robię tą trasę, która ma 5000 km, bo to tak jak mówiłem, jest najdłuższa moja trasa w ogóle w całej historii Eurotracka. No gościu... No nie, no to już jest może i moja wina, no ale czemu on mi zahamował? Koleżka. Chłopie, czemu żeś mi zahamował? Ty normalny, to jest wyłudzenie przecież. Jeżeli tak, to jedziemy. Że się boję, żeby on mi się w bramkach nie zakleszczył. No to jest już wyłudzenie po prostu, record video. Wszystko nagrane, jak gościu chamsko mi zahamował przed gębą. A co, on za darmo he przejedzie przez bramki? A to gałgan. Za darmo he przeze mnie przez bramki przejechał. Jeszcze go zaraz trzeba coś wkomponować. No i uszkodził mi trochę ciężarówki. Co za gałgan. A pierdziele. Mandat do... Dobra, no dostałem mandat. No moja wina. No mogłem się spodziewać, że mi... Wiecie, ten co wjedzie w tył, no to jest jego wina, no to tylko to było ewidentne wymuszenie. Widzieliście, jak mi chamsko zahamował? Pozbyłem się go, bo coś mi to Volvo nie jedzie. Zaraz się nie okazało, że muszę do serwisu, kurde, widzowie. Nie no, będę starał się całą trasę przejechać jednak, nie uszkadzając tego Volvo. Jednak założenie mimo wszystko jest aktualne. Na razie koncentracja po 1000 km przejechanych, no ciężko jest mówić, żeby coś się zmieniało, bo my trasy robimy, widzowie, często na te 1000 km, 1500, to wiecie, to nie jest jakby jakiś tutaj wyczyn. Się zastanawiam, po ile będzie do celu, jak mi może najść kryzys i może to być koło 1000 do celu. Znowu bramki, czy ich tutaj naprawdę pogrzało? W tej Francji? Bramka na bramce. I tylko płać.
Oj, chyba nie uzbieramy 400 tysięcy do południa, bo chciałem spłacić jeden z kredytów, ale to i tak się nic nie dzieje, widzowie, bo prawdopodobnie rata będzie następnego dnia liczona, nie teraz. Teraz powinna rata być 26 tysięcy, czyli za ten jeden największy kredyt. Chociaż nie wiem, jak, nie pamiętam, kiedy brałem tamte kredyty. W sensie godzinowym. No ale no nie spłacę, nic nie zrobię. Nie mam kasy, to nie spłacę. Ale tu już nie ma co płakać, czy się spłaci, czy nie, wiecie co, to już taką kasę, jaką, jak sami widzicie, nam pracownicy zarabiają, to ja już nawet nie wiem, czy będę aż tak się z tymi kredytami teraz tak szczypał, bo na początku to ma znaczenie, jak ten, ale jak już pracownicy naprawdę zaczynają ci zarabiać, to z raptem tyle, że zaoszczędzisz jedną ratę kredytu, tam w wysokości, powiedzmy, nie wiem, 15 tysięcy czy 20, nawet chyba nie 20. Bo 26 jest ten najwyższy kredyt. Także to no, myślę, widzowie, że tutaj. Nie ma to po prostu znaczenia. Mówię oczywiście o etapie, na którym ja w tej chwili jestem. Na początku, jak widzicie, zwracałem też na to uwagę, bo dało mi to dużo, no bo są takie jednak momenty w etapie twojego rozwoju, że ma to znaczenie, nie? No i dojeżdżamy do jakiejś trasy, którą już jechaliśmy. Niestety. No tutaj właśnie już jechaliśmy. No trudno. Życie. O, 26 tysięcy spłacono, czyli widzicie, dobrze wyliczyłem to. Czyli tamtych kredytów mi nie naliczyło, czyli mamy 24 godziny, żeby spłacić ten jeden przynajmniej kredyt 400 tysięczny. To myślę, że zrobimy, ale tak jak mówię, no jeszcze to zrobię, ale to już bardziej tak robię dla zabawy, nie? Bo jakby już nie mam w tej chwili, słuchajcie, presji na to. Ale zobaczcie, jak perfekcyjnie wyliczam, bo się okazuje, że jak będziemy musieli pójść spać o 21, to może być te 3000 km do celu, czy 200, czy 100. Chyba tak będzie. Strasznie wolno nam to, ten dystans ubywa niestety, w tak długiej trasie. Tego kompletnie staram się na to nie patrzeć. Trzymaj się prawej strony. Dobrze, Iwonko, dobrze. Miło, że czasem się do mnie odezwie. Bramki, widzowie.
Jery, ile my, słuchajcie, w tej trasie... Szkoda, że nie ma takiego rozliczenia dokładnego kursu. Według mnie to mogłoby to być. Typu, ile wydaliśmy na paliwo, ile za bramki zapłaciliśmy. I tego mi brakuje, bo przecież to jakby automatycznie jest naliczane, więc w rejestrach gdzieś zostaje. Więc tak samo moglibyśmy pracowników sprawdzać, ile wydali na przykład na naprawę auta, ile wydali na paliwo, ile wydali na właśnie na bramki. Według mnie to śmiało powinno być taki szczegółowy rejestr. Bo ja bym tak z ciekawości po takiej długiej trasie zobaczył, jakie mieliśmy koszty, nie? Po prostu z ciekawości. Wiadomo, że te koszty mają się nijak do 700 tysięcy, które dostajemy za zlecenie, więc jakby wiadomo, że zlecenie się opłaca. Ale tak po prostu z ciekawości bym chciał to. Ja lubię tak czasem bardziej biznesowo do tego wszystkiego podchodzić. Już taki jestem. Tak po prostu z ciekawości bym sobie zerknął, nie? A tak w sumie teraz sobie uświadomiłem, że nie mamy co się sugerować tym czasem przyjazdu na miejsce, prawda? Ponieważ on się będzie zmieniał, jak będziemy spali, no to wiadomo, że się będzie wydłużał, no także liczenie tego czasu przyjazdu w tak długiej trasie to nie ma sensu najmniejszego. Jedź tą Teslą. Osiemdziesiąt sześć troszeczkę dla mnie za wolno. Spieszę się. Zresztą znacie. Znacie moje teksty z odcinków, ja zawsze się spieszę, widzowie, zawsze się spieszę. Drogi śledzie, bo Juken jedzie. Zawsze się spieszę, no i zobaczcie, pomogło trąbienie. Jedziesz na długich, trąbisz i gościu ci zaczyna przyspieszać. O, tutaj chyba trasą nie jechaliśmy, tam jest trochę żółtego, ale skręcaliśmy, więc ta część chyba jest znowu odkrywana przez nas. Chyba tak. Pewien na 100% nie jestem. Ale wychodzi, że tak. To dobrze, bo mi zależy, żeby mapę... Oj, ale bym gościa skosił. Co ten tam ciężarówką na lewym pasie robi Gałgan 1? Gagatek, Gamoń. Jedź Gerwazy tą ciężarówką na prawo, bo... Patrzcie, jak mnie wysłuchał. Ej, on może naprawdę ma Gerwazy na imię. Dzięki, Gerwazy. Czasem mam wrażenie, że moje życzenia stają się rozkazem dla wszechświata. Co mówię, to nagle zobaczcie, od razu reakcja. Jakby ten Eurotrack, słuchajcie, mnie na CB Radio słyszał, nie? To oczywiście jest żartem, bo wiadomo, że mnie Eurotrack nie słyszy, to jest taki głupi żart, ale sami widzicie, mówię, zjeżdżaj Gerwazy na prawy, gościu zjeżdża. Jest tu jeszcze jakiś Gerwazy? Ten, co przed nami jedzie tym czerwonym, to pewnie jest Kulfon jakiś. Jedź, Kulfonie. No i jedzie. Nie można narzekać na Gostka. Jak się troszeczkę, słuchajcie, da nadrobić, to oczywiście staram się trochę depnąć. I jeszcze mam koncentrację, bo pewnie koncentracja już będzie na niższe. Chociaż
No właśnie powiem wam, że jeżeli koncentracja będzie na niższym poziomie, to przypuszczam, że tylko takie przyspieszenia są w stanie mnie rozbudzić jakby do życia. Naprawdę, jestem ciekaw, czy te 10% odkrytej mapy będzie po tej trasie, ile dostaniemy expa po tej trasie, no bo kasa to jest rzecz oczywista, ona jest napisana, tak, ile jej dostaniemy, jeśli nie będzie kary za uszkodzenia, raczej na razie nie powinno być, ale ciekawi mnie, ile expa dostaniemy za tak długą trasę i czy wbijemy dwa levele. Dlatego staram się mimo wszystko jechać w miarę tak, żeby jednak no nie było kary za uszkodzenia, bo kara za uszkodzenia to nie tylko finansowa, ale również niestety w expie. Także wiecie jak jest. No myślę, że troszeczkę się mogłem pomylić z tym dystansem, jaki nam zostanie, kiedy będziemy szli spać, bo myślę, że dwójka z przodu się może pojawić. Mamy dopiero 15 godzinę, także jest spora szansa, że dwójka będzie z przodu, kiedy będziemy szli spać. Gdzieś tam w granicach tej 20. Na razie nie sprawdzam o której. Puszczam, żeby mieć 100% mapy odkryte, tak jak zresztą planuję, no to trzeba by z każdej autostrady zjeżdżać gdzieś tam na te stacje benzynowe i je też jakby odkrywać, żeby na żółto się podświetliło. Tak mi się wydaje, że no to będzie konieczne, nie, żeby te 100% mieć odkryte. Za 6 godzin mamy konieczność pójścia spać, czyli 15, to będzie 16, 17, 18, 19, 20, 21, dobra, 21 musimy pójść spać. Wszystko spoko, to pewnie tam z małym hakiem będzie, ale to już sobie będziemy sprawdzali. Więc koło 21 musimy iść spać i... No i co? No i pewnie się zatankujemy, nie? Bo już mamy połowę baku, widzowie, no to... Zawsze dwie rzeczy na dwie pieczenie na jednym ogniu robię. Więc no myślę, że się zatankujemy, no. Nie chcę tak jakby ryzykować. Że potem się będę martwił o paliwo, czy też czas tracił, żeby zatankować. Po co? To lepiej za jednym zamachem zrobić, jak się zatrzymujemy już. Oj, bo prędkość aż chwilę przekroczyłem. Tak się rozpędziłem. Nie no, fakt, że troszkę bym chciał nadgonić. A jeszcze się okaże, widzowie, że tą trasę zrobię o wiele szybciej niż robiłem tamtą trasę 4100. I zaraz się okaże, że naprawdę szybciej tą trasę przelecę. Nie no, raczej nie, no słuchajcie, mieliśmy 4900 do przejechania, jest tam 3400, zaokrąglimy.
raptem, wiecie, przejechaliśmy 1500 kilometrów, coś po tego, nie? Oj, bo zaraz mandat za prędkość dostaniemy. No niestety, jeden mandat dostaliśmy przez Gaugana tam przy tych bramkach, no, także ten challenge to trochę nie wyjdzie. No to jest ewidentnie moja wina. No bo jako kierowca powinienem jednak uważać, czy ktoś mi przed gębą nie hamuje. I zachować szczególną ostrożność, więc jest to moja wina. No tutaj nie będę mówił, że nie, więc challenge bez mandatu do końca się już nie uda. No widzę, że znowu wjeżdżamy na trasę, którą już jechaliśmy. Tam pewnie przez Szwecję tak samo będzie. Oj. Ale jak widzicie, staram się, pilnuję, żeby tych mandatów za nic nie było, w sensie za prędkość, jakoś też nie prowokuję jakichś stuczek. Takich już, wiecie, bardzo, bardzo z głupoty zrobionych. Jednak te sytuacje, tam ten mandat, co dostaliśmy, no to jednak był za bardziej taką chwilową nieuwagę, nie, moją. Ale jednak tutaj bot winien. A ja tylko dałem się podejść botowi, NPC-towi jednemu, kurczę. Chociaż w świecie realnym tacy ludzie też się zdarzają, co ci specjalnie złośliwie dla odszkodowania hamują przed gębą, także... No, tu z tymi prędkościami są takie czasem, kurde, skoki dziwne. Ładna jest ta kierownica, podoba mi się. W ogóle to wnętrze tego Volvo mi się bardzo podoba. Takie... No takie fajne. Fajnie tą kierownicę dopracowali, tak ze szczegółami, tak się czuję, jakbym naprawdę ją trzymał. Pewnie większy realizm by był, jakbym miał, wiecie, do sterowania kierownicę, a nie klawiaturę. Trzymaj się prawej strony. Ale może kiedyś będzie kierownica. Zobaczymy, widzę. Dobra, muszę uważać na potencjalne boty, które chciałyby mnie. Na odszkodowanie naciągnąć. 900 zł za odcinek? Czy ich pogrzało, widzowie? Czy ich pogrzało, przepraszam? 900 zł? No ładnie. Ja rozumiem, że we Francji to w euro się płaci, w przeliczeniu na złotówki to wychodzi tyle, no ale to by wychodziło, że 225 euro, gdzieś tak około 220 euro za odcinek jest. Jeżeli wyszło 900 zł, no to sporo. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Te żabojady sobie liczą tutaj, kurde, za bramki. Już wolę, wiecie co, nie sprawdzać, jakie są mandaty w tej Francji, drogie. Także nie będziemy prędkości, widzowie, przekraczali. Po prostu szkoda mi kasy, bo to takie, wiecie, tak... Patrząc obiektywnie, ile kasy też wydałem na te mandaty, tam jest chyba z 200 tysięcy, no to tak, wiecie, no to jest, no... mało realistyczne, nie? O, Daniel osiągnął poziom. Pięknie. Oczywiście zajrzymy do kierowców w następnym odcinku. Zobaczymy, jak tam awansowali. Czy troszkę im politykę gdzieś tam zmienić. Myślę, że tym, co są najlepiej wylewelowani, już by trzeba długodystansowca dać na fulla i tyle.
żeby też takie trasy mogli robić jak ja. Ciekawe, jakby to wyglądało u nich czasowo. Dobra, 17, mamy tak, 18, 19, 20, 21, 4 godziny. 4 godziny na sen i na tankowanie. Trzymaj się prawej strony. Dobrze, Iwonka. Wolałbym prosto jechać, bez nieodkryta droga. A tutaj jest odkryta. Więc czemu mnie tak, Iwono, prowadzisz dziwnie? Niebieskim bolidem czasem we mnie nie wjeżdżaj. Gerwazy. Dobra, 18, to jeszcze możemy chwilę jechać. W sumie o tyle fajne, że jak ten komunikat wyskakuje, że dopada cię zmęczenie, tam zaczyna ziewać, to masz jeszcze tak około godziny, żeby musieć naprawdę się przespać, nie? Także to jest o tyle, widzowie, fajne, że macie ten komunikat i macie jeszcze czas na reakcję, żeby znaleźć tam stację. No, tylko oczywiście zależy od kraju, bo czasem jest tak, że jedziesz ponad 200 km i nie masz tej stacji. Coś tu z tymi prędkościami jest. 300, no to tak, kurczę, dwójka będzie z przodu, ale raczej 2900. Tak, o 100 km się pomyliłem, słuchajcie. Jak pójdziemy spać, będzie dwójka z przodu, ale to będzie, mówię, góra 2900, niestety. Raczej bardziej nie zejdziemy. Zjedź z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Nie zejdziemy z tego dystansu. Zjedź w prawo. Wyjedź tym Mercedesem. Znowu mnie prowadzisz, kurde, po drodze, po której jechałem, zamiast na wprost. Ale tak szczerze, widzowie, teraz jak się zastanowić, to wydaje mi się, że żeby odkryć te 100% mapy, to z samych zleceń to jest raczej niewykonalne. W sensie chodzi mi o to, że także bierzesz zlecenie i jakby masz GPS-a ustawionego. Bardziej mi się wydaje, że trzeba będzie samemu jakby troszkę edytować GPS-a w czasie trasy. Także tak mi się troszeczkę, widzowie, wydaje, nie? Że żeby móc tą mapę odkryć, no to by trzeba te GPS-y edytować. Zresztą sprawdzałem nawet, słuchajcie, chwileczkę poza odcinkiem i wstyd. Straszny wstyd, bo nie mam Polski odkrytej całej. Bardzo dużo, słuchajcie, mam w Polsce nieodkrytego terenu, nieodkrytych dróg i tak dalej. Także, tak jak mówię, widzowie, wstyd. Bo Polskę powinienem mieć w pierwszej kolejności, prawda? Odkrytą tak na full, także pomyliło mi się z tą poprzednią mapą, znaczy z poprzednim profilem, na którym mam całą mapę odkrytą w Polsce, a tutaj nie. Także cel mój będzie na pewno taki, że będę chciał brać zlecenia z Polski też, nawet jeśli nie będą jakieś super długie, po to, żeby ta Polska była w 100% odkryta na Poland Rebuilding. Żebyśmy sobie wszystko ładnie zwiedzili, żeby cała Polska była w 100% na żółto. Każda droga, która tam jest. Taki będzie mój z pewnością cel.
Gdzie ja tu wjechałem? Jakaś reklama mi wyskoczyła, czy to to jest? Dobra, 19 godzina, to mamy tak z 2 godziny jazdy maksymalnie, czyli tak, teraz jeszcze nie musimy zjeżdżać na stację, bo jeszcze za wcześnie. Dobra, 1900 km za nami, widzowie. Zostało jeszcze 3000, ja pierdzielę. Się wydaje trasa niemożliwa do przejechania wręcz. Czyli jakby na tym koncie 1900 za nami, to na tym koncie to jest moja pierwsza taka długa trasa. Czyli tyle, jeszcze tyle kilometrów nie przejechałem. Bo najdłuższą trasę, jaką dotychczas miałem zrobioną, no to... to mogła mieć tam 1400, nie? A tu już mamy 1900. A tak w ogóle w historii, no to... ciekawe, czy znalazłbym jakąś dłuższą trasę niż 5000. Jestem ciekaw, widzowie, bo to tak na razie mi się wyświetliło te 4900. Tam było z hakiem, nie pamiętam. I jestem ciekaw, czy mógłbym znaleźć trasę jeszcze dłuższą na 5000 tam coś, 5500 na przykład. Gdzieś, nie wiem, z Turcji do... nie wiem, czy da się dłuższą trasę. Czy teoretycznie tak, no bo my tu wyjeżdżaliśmy gdzieś tam z zachodu Hiszpanii, a jeszcze dalej na zachód jest Portugalia, czyli tak na upartego, gdybyśmy wyjeżdżali z Portugalii, to teoretycznie jest szansa, że 500 km mielibyśmy dłuższą trasę. Więc teoretycznie jest to wykonalne, widzowie. Nawet nie sprawdzam, gdzie jesteśmy, gdzie jedziemy. Po prostu sobie jadę, kulturalnie. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Znów mnie Iwona prowadzi na drogę, którą już jechałem. Nie mówcie, że ja tu będę jechał teraz jakąś lon... skręć w lewo. Chociaż słuchajcie, ma to swoje plusy, widzowie. Ma to, widzowie, swoje plusy. Że pojedziemy jakąś drogą taką krajową, że tak powiem, landówką. No, ciągle tam tymi autostradami to... oko! Nie będę narzekał. No trochę nam się trasa wydłuży, tylko teraz jest problem, czy tu znajdziemy stację benzynową z parkingiem. O cholera! O cholera, to troszkę niedobrze, widzowie. Teraz może być problem. Musimy szukać stacji w takim razie. Jak tylko nam się stacja pojawi, to idziemy spać, no bo jakby nie spodziewałbym się dużo stacji benzynowych. O kurde, nie ma żadnej na horyzoncie. Widzowie, jest problem, nie ma żadnej stacji na horyzoncie. To mamy problem. Ale jeszcze godzina 22, także jeszcze jest spora szansa, że... jest spora szansa, że jeszcze zdążymy. Oj! You can! Opie, bo mandat dostaniesz. To co, widzowie? Ładnie słońce zachodzi. Chciałem zrobić miniaturkę. Zobaczcie, ładnie słońce zachodzi. Widzicie, mamy jeszcze godzinę, także już wyskoczył komunikat, a jeszcze godzinę mamy. Czasu na to, żeby musieć się położyć. No dobra, pierwsza stacja, jaka nam się trafi z parkingiem, nie wybrzydzam, po prostu się zatrzymuję.
2900, no czyli tak się mniej więcej udało mi w miarę. Zobaczcie, moje oko jest, kurczę, no troszkę nieomylne, nie? Tak precyzja prawie jest spora. Mówiłem, że tak style pewnie może być. No i tyle będzie. No dajcie mi stację benzynową, znowu ten sam problem. Aż zobaczcie, że nie mam ochoty nawet tej cysterny przede mną wyprzedzać, bo są takie zakręty, on i tak grzeje dosyć mocno. Widzicie, już mi się w oczach ściemnia. Jeszcze mam maksymalnie może godzinę, może 50 minut. Już nie chcę sprawdzać na tych zakrętach, by w coś nie przydzwonić. Żeby swojej uwagi nie... nie odwracać, także pierwsza stacja benzynowa. Kurczę, dajcie stację, halo. Nadal stacji. Dobra, jest jakaś stacja, ale to będzie chyba tylko stacja, a nie... Kurczę, widzowie, to będzie stacja, a nie łóżko. Ja tu nie widzę łóżka. To, że tam gdzieś w lewo w lesie jest, ale to nie będę w lewo skręcał, żeby do łóżka dojechać. Oby była stacja z parkingiem, słuchajcie. Trzymajcie kciuki. O, czyżbyśmy do Belgii? Aha, to jest ta droga, co do Belgii się wjeżdża, okej. I nie mylcie czasem z trasą śmierci, która jest z Kele, bo tutaj na promocji tej trasy nie ma. Sprawdzałem, szkoda. Ta słynna trasa śmierci z Kele do Duisburga. Ona została po prostu tutaj na promocji, no, zastąpiona autostradą i nie ma tej trasy. Niestety. Dobra, mamy stację z parkingiem, udało się. Widzimy, dobra. Także w Belgii się przeklimamy, widzowie. Udało się. Głupi ma zawsze szczęście. Na styk się uda. Zatankujemy się i się prześpimy. Nawet nie jestem przekonany, czy czasem już na tej stacji właśnie ostatnio nie tankowałem. I nie spałem. Coś mi się kojarzy. Coś mi się, widzowie, kojarzy. Dobra. Przeliczam trasę. Se przeliczaj. Rób se co chcesz, kobito, bylebyś mi... Szukanie... Dała się wy... Żebyś mi się tylko wyspać dała. Drogie paliwo, ale trudno. Tylko mi się, kobito, daj wyspać. Dobra, ciekawe ile litrów zatankujemy. Dobra, już nie ziewaj, you can, zaraz. Zaraz pójdziesz spać, chłopie. 600 litrów, o kurde. Sporo wyjechaliśmy paliwa. Prawie 1900 litrów, no sporo. Dobra, tu na lewo jest chyba parking do ciężarówek. Ale tam mieliśmy... Dobra, dobra, tam... Znajdę nową trasę. Mi tu Iwona będziesz jakieś ale mówiła. Dobra, będzie jeszcze ciemno, będzie noc, ale nic nie zrobimy. O nie, deszcz. Najgorzej, widzowie, najgorzej. Chociaż pocieszmy się przychodami. 11 tysięcy zarobiła. Ale coś mi zniknęła Helga, widzowie. Zauważyliście, że Helga nic jeszcze nie zarobiła? Bo tyle mi tutaj... Jak ja mam stąd wyjechać? Słuchajcie, tyle mi różnych... nowej trasy. Dobra, muszę cofnąć. Słuchajcie, tyle mi różnych pracowników zarabia, a Helga jako jedyna gdzieś mi zniknęła. Nie wiem, czy widzieliście to. Przecież nie zwalniałem Helgi. Ciekawe, nie? Że Helga zniknęła, słuchajcie. Ery, ciężko będzie stąd wyjechać. Ale damy radę. Dobra, trochę potrawię i wyjedziemy. Jest git. Dobra. Lecimy. Trudno w deszczu. No co zrobić, no? A Karola kierowcy.
challenge mamy, no to... No to i w deszczu. Jestem ciekaw, co się z Helgą stało. Zobaczcie, wszystkie mi tutaj jakieś osoby gdzieś tam się prze... Chyba, że po prostu nie zauważyłem jakoś, wiecie... Może gdzieś tam szybko przeleciała ostatnio i nie zauważyłem, ale... Chyba, że wzięła jakąś długą trasę. Oj! Oj, kurde. Uszkodziłem trochę ciężarówkę, no trudno. Zapomniałem, że deszcz pada. O, możemy jeden kredyt, widzowie, spłacić. Co się będziemy szczypać? O 12 w południe będzie nam liczyło ratę. No jeszcze dużo przed nami, słuchajcie, my nawet... No można przyjąć, widzowie, że połowę trasy przejechaliśmy, bo tam było... Nie, co ja mówię? Jaką połowę? Jeszcze nie połowy, to było 5 tysięcy, to 2,5 tysiąca to jest połowa. Bo 3 tysiące i 3 to jest 6. Także nawet jeszcze połowy nie przejechaliśmy trasy. Niestety, widzowie. Jeszcze sporo przed nami. Ja tu dzielnie, słuchajcie, jadę. Czyli połowę trasy w półtorej godziny, no czyli byśmy w 3 godzinach się mogli w odcinku zamknąć, widzowie. Czyli by wychodziło, że godzinę zrobimy to szybciej niż poprzednią trasę, która była krótsza o wiele. O, to ciekawe. To przez to, że tak napierdzielam czasami? Nie no, aż tak szybko przecież nie jadę, sami widzicie, że staram się kulturalnie. Teraz też biorę pod poprawkę, że deszcz pada i że jest ślisko. Ale przeleciałem przez te tory. Dobra, dali mnie na lądówką, to trochę, wiecie, trochę spowolnione mamy tempo, ale to też wpływa na koncentrację, bo tutaj no, jeden błąd i jesteś na ostrym zakręcie w rowie. Więc dla mnie to jest fajna opcja, że nie jedziemy tylko i wyłącznie autostradą, to by było takie nudne. On tak przyhamował mi. Chciał mnie wziąć. Szukać. A się nie dałem. Jedź prosto. Widzowie, jeśli dobrze kojarzę, to nasza pani Kitty, kierowca, zobaczmy, dwa levele już podczas tego kursu. Bo ją zatrudnialiśmy, zobaczcie. Dwa levele już biła. Także pięknie, zobaczcie, a dopiero co tych ludzi zatrudnialiśmy i wystarczył jeden kurs. Długi. Zobaczcie, jak ładnie. Już dwa levele wbiła. Także na razie ich zostawimy, żeby robili długodystansowca. Później tam, jak wbiją piątą rangę długodystansowca, to im zrobimy na ładunek o wysokiej wartości, tam delikatny ładunek.
No. Że damy radę, widzowie, damy radę. Jak widzicie, rozwijanie firmy w Eurotrucku nie jest takie trudne, tylko troszeczkę trzeba się skoncentrować. Jest spoczko. To cały czas jestem ciekaw, czy my dojedziemy, widzą. Jeszcze nic nie jest pewne tutaj w 100%. Nie wiem, czy z Belgii do Danii będziemy jechać. Teraz jestem właśnie trochę ciekaw, jak to nas poprowadzi. Do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Widzicie, żeby nie prowokować jakichś potencjalnych uszkodzeń towaru, to nawet patrzę wyjeżdżając. Staram się, nie? Staram się. Albo udaję, że patrzę. Jakby ktoś się chciał mocno przyczepić. Tą trasą ewidentnie jechaliśmy i to chyba też właśnie gdzieś do Szwecji. Nie wiem, czy przypadkiem gdzieś nie jechaliśmy z Niemiec? Z Belgii? No nie wiem. Ale to już teraz nieistotne, jak słuchajcie, którędy jechaliśmy, którędy nieistotne, żeby dojechać. To jest najważniejsze. Ile ten deszcz jeszcze będzie padał? Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Oczywiście wiadomo, że mógłbym sobie opady deszczu wyłączyć. To wszystko w ustawieniach mamy. Nawet nie wiem, na ile procent tam mam. Chyba na 50. Ryzyko spadnięcia deszczu. No, no nie będę tego wyłączał, bo... Znowu takie jakby, wiecie, ułatwianie sobie, nie? Trudno, no pada deszcz, pada. O nie. No i widzicie, zagadałem się na temat deszczu i... Mój błąd. Zagadałem się, widzowie. Nie zauważyłem, że prędkość przekroczyłem. Niemcy. Ewidentnie się zagadałem, no. No gościu, gdzie mi tu? To, że migacz włączasz, to nie znaczy, że tak wolno pierdzielać. Dobra, jeden mandat za prędkość się zdarzył, jeden za stłuczkę. I co tyle pamiętam. Poradzimy sobie. Trudno, te dwa mandaty, wiecie. To jeszcze tragedia nie jest. Bardziej się liczy, żeby towar dotarł jako doskonale. Chciałbym jako doskonale. Powiedzmy, że tutaj przy takim challenge'u dobra robota, czy znośnie w żaden sposób mnie nie satysfakcjonuje i bardzo by mi zależało, żeby było doskonale, gościu, ale żeś mnie wystraszył tym kamperem. Także bardzo by mi tu zależało na doskonale, widzowie. Kolejne spanie to już będzie jedynka z przodu. To już będziemy bliżej niż dalej. Trzymaj się prawej strony. Jest nawet bardzo prawdopodobne, że z 1500 zostanie do celu. Oj. Oj, bo ja tu skręcam. Jest, widzowie, bardzo duże prawdopodobieństwo, że 1500 zostanie do celu. Jak będziemy musieli iść spać. No zobaczcie, no nie ma Helgi, kurde. Co się z Helgą stało? Też fajnie, że... Nikola mi tutaj osiągnęła poziom. Bardzo się cieszę. Bardzo mi się podobają ci pracownicy. Przy tej długiej trasie to wtedy, jak widzicie, przy tak długiej trasie jest namacalne, jak zarabiają.
Czy krótkich tego tak nie widzicie, nie? Nawet jak kimacie, no tu wiadomo, no to kimanie jest jakby też konieczne. Tak w długiej trasie. Oj. Stek. No idzie mnie ham... O, co tu się stanęło? Co oni tu wy... Co tu się wyprawia? Z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Powiedzmy, że nie mamy czasu się przyglądać na innych. Skupiamy się na sobie i na naszej trasie. W prawo. Nie będziemy wnikali, co tam oni wyprawiają. Jesteśmy, widzowie, skupieni, pełen fokus na nas. No tam będziemy się życiem innych ludzi interesowali. Że jeden drugiemu przydzwonił. No przydzwonili, to musimy się martwić, żebyśmy my nie przydzwonili, prawda? A jest najważniejsze, żebyśmy my w coś nie przydzwonili. Czyli wychodziłoby na to, widzowie, że przy takiej trasie mieliśmy dwie przerwy na sen. Będzie jeszcze jedna przerwa na sen. Czyli by wychodziło, że trzy przerwy na sen na tak długą trasę. Trzymaj się lewej strony. Jestem cały czas ciekaw, czy da się jeszcze dłuższą trasę zrobić. To tak jakby mi idzie tak szybko. Oj. Oj. Scarlett, nawet nie widziałem, ile Scarlett zarobiła, bo tu mnie musiała sporo zarobić, bo było poniżej 100 tysięcy. Ale oni mnie tu rozproszyli, musiałem mieć full focus na drogę. Szybka reakcja była, więc nawet nie miałem czasu się przyjrzeć, ile Scarlett zarobiła. No jak widzicie, pieniądze nam fajnie. Trzymaj się lewej strony. Fajnie płyną, także ten kurs da nam tyle, że kolejny garaż się czy to rozbudujemy. No chyba rozbudujemy i kolejne dwa samochody myślę, że kupimy dla naszych pracowników. Ciekawe, kiedy przyjdzie moment, w którym będziemy mogli sobie pozwolić na to, żeby sprzedać te wszystkie używane i całą flotę kupić nowych samochodów dla pracowników, aby każdy miał coś nowego. To jestem ciekaw. Jeszcze pewnie trochę potrwa. Trzymaj się lewej strony. A może, widzowie, jest tak, że my tej Helgi naszej nie widzimy, bo Helga robi długą trasę. Więc trudno, żeby robiąc długą trasę, no skończyła tą trasę, prawda? Może być tak, że zaraz mi tu pierdyknie, że Helga, nie wiem, 100 tysięcy zarobiła za trasę. Tak może być, widzowie. Że Helga jedzie, jedzie i mnie za chwilę zaskoczy. Oczywiście na plusie 100 tysięcy. Bo Helga troszkę, no, skrytykowana przeze mnie, że się nie stara, że straty przynosi. I się może Helga zmotywowała, słuchajcie, jedzie dla nas długą trasę, jedzie, poci się tam. I za chwilę mi tu przeleci, że Helga zarobiła najwięcej z nich wszystkich. A, widzicie, tak może być, widzowie. Ja obstawiam, że tak będzie. Tak może być z tą naszą Helgą. Tu muszę ostrożnie jechać, bo zapomniałem, że przecież jest ślisko. Bo deszcz pada. A tu grzeje jakby, nie wiem. Oj, roboty drogowe. Udało mi się wyhamować. Także słuchajcie, nie będę podglądał naszej Helgi. Co ona tam robi? Czekamy, czekamy i myślę, że będzie bardzo miłe zaskoczenie.
bo Helga po prostu cały czas krytykowana przez nas wzięła się mocno do pracy. Może chce zapracować na to, żeby nową ciężarówkę jej dać. Spoko, jak mnie zaskoczy, to mogę wam obiecać, widzowie, że jeśli Helga mnie teraz naprawdę musiałaby mocno zaskoczyć, to dostaje ode mnie nową ciężarówkę, a tą, którą ona jeździ, damy nowemu pracownikowi, którego zatrudnimy. Tak zrobimy, widzowie. Ale musi Helga na to zapracować. No nie ma tak za darmo. Ja jeszcze mam ją na oku, bo ona cały czas, jak się ją pochwali, to potem robi minusy. Mistrzyni minusów. Raczej nie chce mi się wierzyć, widzowie, żebym ją przez przypadek zwolnił. Coś tam przeglądałem ostatnio kierowców, ale chyba jej przez przypadek nie zwolniłem. To raczej bym pamiętał, gdybym ją zwolnił. Zamienił na lepszy model. Raczej nie, widzowie. Na razie, słuchajcie, mamy połowę trasy za nami gdzieś, tak? Szczerze, no dwa mandaty. Jeden za stuczkę przy bramkach, drugi za prędkość. Oba takie, no bardzo, bym powiedział, nadciągane. Nie czuję zmęczenia na ten moment jeszcze. No, ale to wiecie, no to jest dopiero połowa trasy za nami. I myślę, że kryzys może się pojawić, jak będzie 1000 km do celu. Także może tak się stać, widzowie, dopiero. Oj! Dobra, trzeci mandat. No trudno, moja wina, no. Zajechałem gościowi, to nie mogę mieć pretensji, że mi w naczepę wjechał. Chociaż myśl zasady, że ten z tyłu odpowiada, to gościu powinien jednak dostać mandat, tak jak ja dostałem mandat za tego przy bramkach. Właśnie, trzy mandaty. No dobra, no byle tylko towar nie był uszkodzony. No, reszta to już. Chociaż uszkodził mi trochę naczepę, bo jak mi naczepę walnął, to siłą rzeczy towar mi trochę uszkodził. Dobra, a czemu to jeszcze deszcz pada tyle czasu? Może wystarczy tego deszczu, co? Większy fokus muszę na drogę. Oj, Bob, nieładnie. Bardzo nieładnie, Bob. Ile mnie naraziłeś na straty? Oj, Bob, 10 tysięcy. No to się pilnuj, chłopie, pilnuj się. Jeszcze jeden taki numer i cię zwalniam. Ty mi nie będziesz, gagatku, 10 tysięcy, kurde, straty generował. Jak można bez ładunku wracać? To jest w ogóle chore. To jest niemożliwe, nierealne. Tak się nie robi. Bardzo źle. Bardzo nieładnie, Bob. Się pilnuj, Bobie. O, już mnie tyłek trochę od siedzenia zaczyna boleć. Chyba nogi zaczynają cierpnąć. Więc tu może taki pierwszy symptom. Po dwóch godzinach, słuchajcie, takiego, no praktycznie cały czas siedzenia. To jest pierwszy taki objaw w połowie trasy. Kurde, jeszcze sporo przed nami. 400. Co ja wziąłem za trasę? Ale się wkopałem, widzowie. Ale ja się wkopałem. Niech ten deszcz już przestanie padać.
Trzymaj się lewej strony. Jak widzicie, żadnej trasy na razie nie odkrywamy. Wszystko już jest znane i odkryte. Na żółto podświetlone. O, jest szansa, może, że deszcz przestanie padać. Jeszcze nie. Się rozjaśnia. W Niemczech byśmy mandatu nie chcieli dostać za prędkość, bo są one dosyć drogie, także... Musimy się pilnować. Autostrada jest, no halo, jakie 80? Pogrzało was? Jakie 80? No, 120. Dobra, widzowie, pierwsza zmiana pozycji. Na fotelu, bo zaczęło mnie wszystko cierpnąć. Począwszy od tyłka, skończywszy na nogach. Także pierwsze symptomy mamy po połowie trasy gdzieś, że już mi ciężko wysiedzieć. Trzymaj się lewej strony. Dobrze, Iwon. Trzymam się lewej. Oj! Kogoś ostro pogrzało. A już myślałem, że może Helga, a tu Lukas. Ale osiągnął nowy poziom, czyli Helga też osiągnie nowy poziom. No widzowie, jestem ciekaw, może jest tak... No nie, no Helga nie ma długodystansowca na fulla. Więc co za tym idzie, Helga, słuchajcie, nie może robić tak długiej trasy jak ja. Bo ona nie ma na fulla długodystansowca, także jestem ciekaw, co to ta Helga... Co ona tam robi tak długo? No chyba minusa nam widzowie nie zapełni, co? No mam nadzieję, że nie pojedzie na pusto taki hektar i mi nie wyskoczy jakiś minus za paliwo. Mam nadzieję, że ciężarówki też nie rozwaliła. Trzymajmy w takim razie widzowie kciuki za Helgę. Myślę, że 1500 gdzieś tak jest szansa będzie dystansu do zrobienia, jak 1500-1600, jak będziemy kładli się spać. Około 21. Myślę, że zostanie nam do przejechania 1500. Także 700 myślę, że jeszcze jesteśmy w stanie nadbić tutaj. Ale to zobaczymy, jaka będzie trasa, jakie ograniczenia. No i jaka pogoda. W tym deszczu to tak też ciężko coś tam nadbijać. Trzymaj się lewej strony.
Jak widzicie też, moi drodzy, staram się dosłownie na styk z prędkością, to znaczy na full speed, jaki się da. Tego też względu, żeby no wiadomo, przy takiej trasie nadrabiać, jeszcze koncentracja mi na to pozwala, a też powiem wam szczerze, że przy takiej prędkości, takim no ta uwaga jest jest taki mega fokus, nie? Że nie czuję takiej zamułki. To jest plus, tak jak mówię, może mimo, że tam ciało mi zaczyna gdzieś tam cierpnąć. Tak oczy i mózg pracują całkowicie spoko i nie czuję takiej zamułki. A gdybym jechał pewnie o wiele wolniej, no to wiadomo, że zamułka by się bardzo szybko pojawiła. Co tu się dzieje? Czemu 80? Więc gdybym jechał na przykład 80, no to ta zamułka by się o wiele szybciej pojawiła, nie? No tak jak teraz, jedziemy 56. Nie wiedząc dlaczego. Za 9 godzin mamy ten. 21 tam z hakiem małym. Okej. Okay. No tak zrobimy, myślę. 21 pójdziemy spać. To za trasa. Chyba nią nie jechaliśmy jeszcze. Nie pamiętam tej trasy. My na jakiś prom płyniemy. Znaczy jedziemy na prom. Czy musiałem tędy jechać, tylko zawsze w drugą stronę chyba. Okej, widzowie, no to jedziemy na prom. A spierdzielać mi z tą 30. Wiecie, gdzie ja mam waszą 30? Rowerem przecież, czy hulajnogą ja tu nie przyjechałem. O cicho, bo stoją gałgany jedne. Polizeje. Ale puste auto, nikogo w środku nie ma. Przeliczam trasę. Utargen. Dobra. Siadamy. Dobra, czyli słuchajcie, będziemy zaraz na terenie Szwecji, widzowie. A my gdzieś do Norwegii w ogóle. Nieważne, znajdę nową trasę. Jak fajnie, że przestało padać, widzowie. Przestało padać, jak się cieszę. Nie, jednak się nie cieszę. Cholera. O co się cieszyć było? A spierdzielać mi z tą 20 jeszcze, zaraz 10 postawcie. Albo 5 na godzinę. No i myślicie, że co? Już bym was pieszo wyprzedził. Z buta, kurde. 20 na godzinę to ja biegnę. Jak się uprę. Spierdzielać mi z... Jedź drugim zjazdem. Spierdzielać mi z tym 20 na godzinę, naprawdę. Zjedź z ronda. No, ja tu jestem królem, ja tu trzymam władzę. To mi będą 20 stawiali jakieś, kurde. O, zobaczcie jak ładnie. 2100 zaraz nam się pojawi, do końca już tylko 1900 na przykład. A jeszcze troszkę po przespaniu się pewnie za chwilę 900 się już pojawi i to tak już szybko pójdzie, prawnie. Także myślę, że szybko to powinniśmy ogarnąć. Chociaż od momentu, kiedy połowę trasy zrobiliśmy, no to te 400 km jednak się ciągnie jak plaki z olejem. Tyle mogę wam powiedzieć. Tak jedziemy, jedziemy, a raptem przejechaliśmy tam 400 km, tak? To chyba tylko to mnie ratuje, że gdzieś tam sobie w głowie myślę, ile zaraz będzie już.
nie skupiam się na tym dystansie, który jest, tylko ile będzie. Grzejemy, ile fabryka dała. Oto sobie pogrzaliśmy. Nie, dobra, 110 może być. Akceptowalna 110. Ale 90 już jest nieakceptowalna. Skoro mamy się wlec, to chociaż... Widzowie, jak już mamy się wlec, to chociaż... Za wiele tu nie popatrzymy. O, może tak? No co, jak już się wleczemy, no to chociaż... potencjalną miniaturkę sobie robimy, nie? Co będę czas marnował, widzowie? No, jak już każą mi się wlec z 90, no to robimy miniaturkę chociaż. Oj, bo do wody wlecę, o kurde. Ale bym w poślizg padł, słuchajcie, bo zapomniałem, że deszcz pada. Ciekawe, czy tam bym mógł wlecieć do wody, ale nie chcę tego sprawdzać i testować. Jeszcze nigdy w Eurotrucku ciężarówki nie utopiłem. Ciekawe, czy to jest w ogóle możliwe. Tutaj wychodziło na to, że to jest bardzo realne. Ale nie będę takich rzeczy testował. Sorry, sorry, Wery, winę tu, ale... Przecież nie będziemy, słuchajcie, ładunków przeszkadzali. Nie ma takich szans. Tutaj ładunek na razie... Na razie mam tylko trochę pojazd uszkodzony, ale naczepy i ładunku nie mam uszkodzonego, także nie powinno być kary za uszkodzenia, bo pojazd to jakby jest mój, to się nie zalicza. Tam serwis to tam niech sobie spierdzielają z tym serwisem. Tam delikatnie gdzieś przytarłem. Nawet nie pamiętam gdzie. Chyba najwięcej mi pojazd uszkodził ten bałwan przy tych bramkach. A po co ja migacz daję, jak nie ma innej możliwości jazdy. No, najwięcej ten bałwan przy bramkach mi uszkodził. Więc fajnie, nie mamy towarów jakoś uszkodzonych, więc jest wszystko, widzowie, gites. A jeszcze 2000, to jest co jechać, widzowie. Chociaż ciekawe, czy mój... Ona nie kazała mi nigdzie skręcać. Dobrze. Słuchajcie, myślę, że te 1500 km jest szansa, że będzie na, że tak powiem, na liczniku, jak będziemy się kładli spać. Bo jeszcze 6 godzin jazdy przed nami. No jest szansa, nie? Ja nigdy nie przeliczałem, ile kilometrów robimy w ciągu godziny czasu gry. No ale to tak analogicznie, no jeśli jedziemy 100, no to 100 km na godzinę powinniśmy robić, czyli te 1500 powinno być. Teoretycznie. A jak to w praktyce wygląda, no to już nie wiem. Ale czemu wszędzie deszcz pada w każdym kraju? Jak mi zaczął deszcz padać, tak nie chcę skończyć, widzowie. Nieładnie. Zaraz się wkurzę i ten deszcz wyłącza, nie? Wszystko ma swoje, wiecie, wszystko ma swoje granice, prawda? Ile można w deszczu jechać? Szwecja. O, wjeżdżamy do Szwecji właśnie. No to cóż, że ze Szwecji? No i tam gdzieś do Norwegii chyba będziemy lecieli. Że całą Szwecję mamy na północ do przejechania, więc myślę, że odkryjemy bardzo dużo nowych dróg, bo do Szwecji na północ nigdy nie jechaliśmy. Jechaliśmy zawsze tak bardziej poprzek Szwecji, z zachodu na wschód, nigdy na północ. Uwaga, żebym teraz gdzieś źle nie wjechał. Dobra, wjeżdżam za tirkiem. Też nie wiem, czemu on tu stoi.
Dobra, niby jedzie. Pociąg jak tam śmiga szybko, widzowie. A źle wjechałem. Oj! Mogłem na prawo wjechać i bym się nie musiał zatrzymywać. Mój błąd. Gdzie tam na prawo cwaniaki jadą bez zatrzymywania się? Tego pociągu już raczej nie dogonimy, nie wiem ile on leciał. Dziwnie to zrobione, nie? Że jest jedna autostrada, w środku są tory do pociągu i po drugiej stronie jest kolejna autostrada. W drugą stronę, przeciwną. Jeszcze czegoś takiego na przykład w Polsce nie widziałem, bo zazwyczaj tory do pociągu są gdzieś z boku, zazwyczaj z prawej strony, a nigdy między pasami autostrad. To jest dosyć ciekawie tutaj rozwiązane. No fajnie to wygląda, powiem szczerze. Te pociągi między autostradami śmigają. Ale wiecie, że jechaliśmy tą trasą, bo na żółto ona jest, a ja nie zwróciłem uwagi na to z tym pociągiem dopiero teraz. Także to jest tak jak z dobrą książką, jak czytacie ją drugi, trzeci raz, to dopiero odkrywacie rzeczy, które gdzieś tam wam umknęły wcześniej. I tak samo no, jest tutaj, zobaczcie, nawet teraz widzimy gdzieś te tory zniknęły, teraz nawet nie wiem gdzie one zniknęły i autostrady się połączyły, nie? Także odkrywanie kolejnych tras ma też swoje, jak widzicie, plusy. To dalej z tym deszczem, kurde, ile to może padać? Już mnie męczy, słuchajcie, ta jazda w deszczu. Jedziemy już, kurde, 7 czy 8 godzin w deszczu. To w każdym kraju, gdzie byśmy, nie wiem, czy ta chmura z nami, kurde, idzie, czy co? Jedź tym, kurde, karawanem kempingowym. No to srucie wyprzedzę sprawę. Czterdzieści, tak 21. Zobaczymy, żeby się oczywiście okazało, że nie będziemy musieli szukać stacji. Ale słuchajcie, po 2 godzinach nagrania to chyba przy tej pauzie, którą w Eurotracku zrobimy na sen, to ja będę musiał zrobić pauzę, żeby iść szybkie sisiku. Bo marnie to widzę, żebym już do końca wytrzymał. Uda mi się może trochę kości rozprostować. Po 2 godzinach faktycznie takiego siedzenia, to taki kryzys mi się objawia bardziej na zasadzie cierpnięcia ciała niż psychika i oczy, koncentracja na razie wszystko spoko, nie? Ale bardziej ciało tak cierpnie. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Dobra, Iwona, tylko byś mnie poprowadziła, znowu mnie każesz w prawo, a... Zjedź w prawo. Abyś mnie poprowadziła prosto. I byśmy odkryli nową drogę, a nie, że mnie ciągle prowadzisz po żółtych. Iwona, ogarnij się, kobito. Ja chcę coś poodkrywać. By 10% mapy było. Zrobimy inaczej, widzowie. Jeśli się przekimam i po kimaniu nadal będzie padał deszcz, to wyłączam czujnik, znaczy wyłączam ten deszcz. Ale do kimania podejmuję challenge i trudno, jadę w deszczu. Ale mówię, jeśli to się nie zmieni i się obudzimy i nadal będzie deszcz padał, to... Następna mnie na straty naraziła. Kto to? Ile? To jest on czy ona? Taką dziwną ksywkę ma. 11 tysięcy. Uj, niedobrze, niedobrze. Następny do potencjalnego zwolnienia. Jeszcze raz mi takie coś zrobisz, gościu albo kobito, i cię zwalniam. A Helga pracuje. Widzicie? Helga pracuje, żeby mi dobry dochód do niej, żeby mnie zatkało. I dlatego Helga dostanie nowy samochód, jeśli dobrze mi wyrobi zlecenie. Bo Helga cały czas jedzie, pewnie po moim śnie się okaże, ile Helga zarobiła. No jechać!
Gadki. Gerwazy, dawaj. Na prawy pas. Jazda. Albo jedź, gazu dodaj. To ja jadę na prawy. Ja tu nie mam czasu. 2000 km trasy za mną. Jeszcze prawie 2000 przede mną. Ja tu nie będę z wami się wlógł, kurde, po 80, bo zasnę. Ty, gerwazy, tym Volvo. Kurde, gagatku. Teraz żeś mi przyspieszać zaczął? No co za złośliwe boty, no. Patrzcie. Z opóźnieniem zadziałał na moje trąbienie. No i teraz już go nie dogonię. Będę musiał pochrząkać. Oj, żeby mandatu nie było. Trzymaj się lewej strony. Nie mam się jak trzymać lewej strony, bo jakiś pajac mnie blokuje, ale teraz muszę mu się wtrynić. Ten chyba mleko wiezie z lewej strony. Jakieś nordyckie mleko. Mi się wydaje przynajmniej. Powiem wam, widzowie, jak naprawdę fajnie by to expem wyszło, to byłbym gotów gdzieś w następnym odcinku. W którymś z następnych, o może lepiej. Ja nie lubię tak deklarować. W którymś z następnych odcinków, możliwie jak najszybciej, i jeszcze raz taki challenge podjąć z trasą, ale chciałbym, żeby ona miała więcej jak 5000. Czyli po prostu, jakbym upolował takie fajne zlecenie, już tam palicho, no nie musiałoby być jakieś opłacalne, tak? Mogłoby być nawet za 200 tysięcy, no nie musi mieć nie wiadomo ile kasy. To z miłą chęcią bym takie zlecenie, słuchajcie, zrobił. Tylko żeby miało te 5 tysięcy, 5, no bo wiecie, jakby... No to zlecenie teraz ma 4900, no to wiadomo, 5 tysięcy to jest żadna różnica. Ja bym wolał 5,5 tysiąca, no nie wiem. Może na 6 tysięcy, ale wątpię, czy na 6 tysięcy się uda. Jaka może być najdłuższa trasa? Do zrobienia. O, 1600. Widzicie? Będzie 1500, jak mówiłem raczej. Będziemy spać, będzie 1500, czy 1400, tam 90. A pójdziemy spać o godzinie 21, także gdzieś o godzinie za 2 godziny. A następnie zjedź w prawo. Za 2 godziny będzie, no jedź tym dafem i co ja mam teraz robić, tych chłopiety? Zjedź w prawo. Za 2 godziny, słuchajcie, zacznę się już rozglądać za stacją benzynową. Całkiem nieźle mi to na razie idzie, no powiedzmy te stłuczki, stłuczek jako takich nie było, no mówię, ta jedna praktycznie, czy tamte dwie, bo raz gościa chyba przekaczyłem, ale to takie były na szczęście bardzo delikatne, nie uszkadzające towar, naczepę. Sama ciężarówka w sobie no też nie jest, jak widzicie, jakoś specjalnie uszkodzona, nie gaśnie. O,
O, Filip 50 zarobił, ale nadal nie widzimy Helgi. Ja już cały czas myślałem, że może to Helga teraz. Mówię, tylko 50 by zarobiła? Nie, no ja się spodziewam, że Helga tak ciężko pracuje, tak się poci, że tam minimum 100 tysięcy mi zarobi. Ja spadnę z krzesła, słuchajcie. Jak mi się, widzowie, wydaje, że Helga mi tu zarobi ze 100 tysięcy? Coś długo jedzie. Jedzie, nie widać tej Helgi. Pewnie jak się prześpię, to już będę widział, będę musiał obserwować, czy Helga coś zarobiła. Jak zrobimy, widzowie? Dobra, 18.20, 19, czyli możemy się powoli rozglądać za stacją. Problem jest taki, że tu przy autostradzie, no dobra, czyli na razie nie mamy w pobliżu żadnej autostrady, znaczy autostrady. No tędy to już jedziemy chyba piąty raz, bo pamiętam te rzeźby, słuchajcie, przy drodze. I zawsze one moją uwagę przykuwają, a po lewej stronie takie jachty z taką rzeczką, także, znaczy rzeczką, z takim jakby stawem. Nie wiem, czy to morze jakieś, czy jezioro? Nie no, w sumie nie wiem, co to jest. Nie chce mi się na mapie sprawdzać, natomiast... O, chyba deszcz przestał padać, widzowie. Wycieraczki się chyba same powinny wyłączyć, ale dobra. Przestał padać deszcz, dobra wiadomość. Na razie, jak widzicie, nie mamy żadnej stacji benzynowej. Więc pierwsza, jaka nam się trafi, to... No, to będziemy starali się niby za kilometr, ale to nie wiem, czy to stacja. Tak, stacja z tym do spania znaczy się. No, ale to chyba nie jest stacja, tylko samo spanie. Nie, nas interesuje stacja ze spaniem. A o 19 to jeszcze nie będziemy się kładli, tak jedziemy dalej. Ja bym zatankować, słuchaj. Nie, to jest, widzę, samo spanie. Dobra, tu nie ma stacji. Taki parking. Pierdziele, jadę dalej. Następno, co oni mi takie minusy robią? No, zły jestem na nich. Czy ich pogrzało? 6 tysięcy mi straty robi. To jestem jakiś sponsor paliwa, czy co? Szejkiem jakimś jestem arabskim, czy kim, kurde? Że mam im paliwo płacić. O, zobaczcie, 1500 km do celu. Także wiele się nie pomyliłem. Idziemy spać i nawet 1400 powinno wlecieć. Bo oczywiście stacja benzynowa by się przydała, żebyśmy sobie zatankowali. No i jechać. Zaraz zadzwonię na policję, którzy jadą po prawej stronie. Nie wolno blokować. A Jano chyba dopiero co zatrudniłem. Już zobaczcie, podczas jednego kursu dwa razy mi zarobił. Znaczy, podczas jednego mojego kursu gość mi dwa razy fajną kasę chyba zarobił. No jedź tym, kurde, tą drezyną, chłopie. 80 na autostradzie lewym pasem. A ty, bo jak ja cię zaraz... Ja bym normalnie cię z drogi zepchnął, ale staram się być kulturalny, bo szukam stacji benzynowej, to nie będę cię spychał. I patrzcie, i baran teraz zaczął przyspieszać. No co za kretyn. Ja, te boty to mnie kiedyś wykończą. Dobra, widzowie, 19.20, tam, że 20 się zbliża. Szybko trzeba znaleźć jakieś miejsce do snu. Ale my tu żadnej stacji na razie nie widzimy, więc muszę przygrzać, ile się da. Dobra, tam coś jest. Jakieś łóżko, jakiś znak zapytania, jakieś miasto. Tylko nie wiem, czy zjeżdżać do miasta jakiegoś. Już mi stacja benzynowa jest potrzebna. Nie, jakby samo łóżko mi nic nie daje. A tam stacji benzynowej nie widzę. Łe, to nie zjeżdżamy, pierdziele. Widzowie, ja chcę stację benzynową z łóżkiem. Takie mam życzenie. Fiu, 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 fiu.
Na razie jeszcze mi psycha się trzyma dobrze. O ile można w moim przypadku powiedzieć, że moja psycha się trzyma dobrze, bo... Jak wiecie, lubię żartować. Oj, znowu mi noga ścierpła. Znowu będę musiał chyba inaczej usiąść. Mnie plecy zaczynają boleć. Ała. No, widzowie. Dobra, czekajcie. Wracamy do pozycji pierwotnej. Może w nic nie przydzwonię. Dobra. Całkiem nieźle. Powiem wam, że jakbym skończył nagrywać ten odcinek i okazałoby się, że jest trasa na 5,5 tysiąca kilometrów, to uwierzcie mi, że dzisiaj tego samego dnia byłbym gotów możliwe nagrać kolejny odcinek. A czasami nagrywam po parę odcinków dziennie, no ale nigdy takich długich, nie? To jest w ogóle hardcore dla mnie takie. Dobra, mamy stację chyba. Także tam się zatrzymamy. Tutaj niby jeszcze przerwa na odpoczynek za 2 godziny, no. Czekajcie, ale ja też muszę sobie przerwę zrobić, żeby... Siu. Nie ma sensu, widzowie, myślę, że... Nie ma, myślę, że sensu bardziej już... bardziej tutaj... Na siłę z tym lecieć, myślę, że już nie ma sensu. No, tym bardziej, że mi się sikać chce. Dobra, tutaj się zatrzymamy, widzowie. I tak jest godzina 20, no trudno. No może 2 razy się prześpię pod rząd. Jakbym nie chciał w nocy jechać. Zobaczymy, ile mi czasu zostało do końca zlecenia. Tu jeszcze nie byliśmy na tym parkingu. Obliczanie nowej trasy. Cicho tam, Iwona. Czekajcie, zaraz sobie, widzowie, zobaczymy. Ile czasu zostało mi do końca zlecenia. Tylko to jest ta kijowa stacja benzynowa, widzowie, co? Oni tak... O, Kitty po raz kolejny zarobiła, widzicie? A dopiero co ją za... Nowej trasy. Dopiero co Kitty, słuchajcie, zatrudnialiśmy. Dobra, to ja się tu prześpię sobie, zrobię pauzę na swoje szybkie siku i picie. Bo już mi gardło siada i się zastanowię, czy jak wrócę po pierwszym spaniu, pauzuję, zobaczymy, widzowie, czy zrobimy podwójne spanie, żeby nie jechać w nocy. Ja tak się zastanawiam, czy tak nie zrobimy. Że po prostu zrobimy jakieś podwójne spanie. Zobaczymy, czy nam starczy na to czasu, bo nie chciałbym też przesadzić. Zaraz to się przekonamy, ale zobaczmy, czy oczywiście... Czy nam zarobiła nasza Helga jakieś pieniądze? To są Filip, to są nowo zatrudnione osoby, Nikola też. Lili, to już nie pamiętam. O, Lili osiągnęła poziom, pięknie. Ale widzowie, nie ma Helgi. Słuchajcie, nie ma Helgi, a Umberto mnie bardzo zdenerwował, bo zobaczcie, jaki minus mi zrobił. Tomas, no a Helgi nie ma. No, kolejny musiał wrócić. Ach, jak mnie to denerwuje, bo to jest tak dla mnie niezrozumiałe. Ale Helgi nie ma, widzowie. Widzicie? Cały czas nie ma Helgi. Co się z Helgą stało? Ukradli mi Helgę? Czy ona sama się zwolniła, czy co? Nie, no chyba sama się nie zwolniła, nie? Już? Koniec? Dobra, koniec tej listy. Słuchajcie, to za chwileczkę się widzimy. Idę po picie. No i pomyślimy, co tutaj z tym zrobić. Dobra, widzowie, jestem i teraz sobie zobaczmy, co my tu mamy. Pozostało nam 56 godzin. O, 2500 km, no to... A nie wiem, zawsze możemy się w sumie przespać. Bardziej patrzyłem po tym, żeby trochę przesunąć tę nockę. Tylko o to mi z tym spaniem chodzi, ale jesteśmy, słuchajcie, też w Szwecji, gdzie widzicie, no mamy trzecią
nad ranem, a nie jest jakoś super ciemno, nie? Bo w Szwecji są te noce takie jaśniejsze. Więc myślę, że tutaj to spanie sobie po prostu podarujemy. Przecież 22... Znajdziemy inną trasę. 22 godziny mamy na czas trasy. No teoretycznie mógłbym się jeszcze raz przespać, ale to może gdzieś tam zajedziemy, zobaczymy. Bardziej oczywiście chodziło mi, żeby też pracownicy w tym czasie coś pozarabiali i polewelowali. Po prostu tą trasę tak na maksa wykorzystać. Widzicie, już jeden kierowca poziom wbił. Ale zobaczymy, bo mamy na poniedziałek, słuchajcie, na pierwszą przyjazd. Ona na pewno zejdzie gdzieś tam do 20, znając życie. Teraz najtrudniejsza część trasy przed nami, widzowie, bo... W tym sensie najtrudniejsza, że no od tego 1000 mogą się zacząć schody. Jeśli chodzi o jakąś moją, nie wiem, koncentrację. Herbatkę ciepłą przyniosłem, żeby mi gardło nie wysiadło. Oj, Nikola, nieładnie na minusie mi zarabiać, nieładnie. Ja cały czas tutaj, widzowie, bo to wiecie, jak mnie Helga zaskoczy, to dostanie nowe auto, ale jakby mi minusa dużego zrobiła, to nie wiem, chyba ją wypierdzielę. Też ta Helga jest takim waszym, ostatnio można powiedzieć, oczkiem w głowie. Obserwujecie poczynania Helgi, więc raczej nie chciałbym jej zwalniać. To może napiszcie w komentarzach, co zrobić z Helgą i wtedy na następne jakieś odcinki będzie pomysł. Zobaczymy, jeszcze 1300 km, widzowie, przed nami. Pamiętam tą trasę, którą robiłem, te 4000 km jako challenge na poprzednim koncie i o tyle to była skomplikowana dla mnie trasa wtedy, że tą końcówkę, którą chyba robiłem, jechałem właśnie przez Litwę, Łotwę, gdzie tam te 70-tki nieszczęsne były cały czas. Przez to ta trasa była dla mnie podwójnie męcząca, bo to jakby przysypiałem, nie? A tutaj, no myślę, że będziemy mieli autostrady. Raczej nie powinno być takich tras. Nie wiem, czemu to jest 70-tka, kto to postawił. Dobra, zwolnimy, by mandat dostaniemy. Obiecałem, że będę starał się jak najmniej. Natomiast na pewno mnie bardzo to wymęczyło wtedy, że na końcówkę taka żmudna droga po 70 na godzinę, nie? Tutaj myślę, że tego nie będzie, więc myślę, że ta trasa powinna być o wiele lepsza. Ale nadal to, co mówiłem kilka razy, kusi mnie trasa taka naprawdę najdłuższa. Jakby była 5800, 6000, z chęcią bym podjął taką trasę, ale nie wiem, czy to jest w ogóle wykonalne. No mam wszystkie DLC. No nie wiem, widzowie, naprawdę. Nie mam zdania. Jery, znowu 70-tka. Ja się herbatki napiję. Takie 70-tki to chyba najlepsze opcje, żeby, nie wiem, herbatki się napić, zjeść coś. Na czteropasmowej drodze 70-tka. No to już jakiś debil to postawił, widzowie, no. Czy ty normalny ktoś stawia 70-tkę na czteropasmowej autostradzie? No normalny, na pewno nikt tego nie postawił. A, jedziemy w stronę Uppsali, której kilka razy byliśmy, ale to raczej tam nie jedziemy, bo my jedziemy na północ, nie wiem, a Uppsala jest gdzieś na prawo, na wschód. No ale mi łaska 80-tka, no dzięki, łaskawco. Do góry jakieś domy, kurde, nad tunelem. Też mi różnica 70 albo 80. Trzymaj się lewej strony. Kierowca Kate. Kate już zrobiła, słuchajcie, chyba czwarty kurs. Fakt, że ona nie mogła robić długich kursów, bo... no bo nie ma tego długodystansowca.
Ale ciekawi mnie, co ta Helga. Cały czas mnie ta Helga i to mi tak chodzi po głowie, no widzowie, nie daje mi to w ogóle spokoju, nie? Tą Helgą. Ile kurczę zarobimy na Heldze? Trzymaj się lewej strony. Może będzie taka życzliwa i mi zrobi trasę, nie wiem, za 100 tysięcy. Bije jakiś rekord. Na to liczę. Nie ukrywam, no liczę na nią. O, 1200, to już zaczyna coraz lepiej wyglądać, słuchajcie. Jeśli chodzi o pozostały dystans. Grzejemy, trzeba trochę nadrobić. Ale też grzejemy z rozsądkiem, żeby nie uszkodzić, wiecie, ładunku, żeby te napoje, które gdzieś tam wieziemy, jakąś kolę kosmiczną, żeby nam się nie porozlewała, żeby kary nie płacić. Jedź prosto. Tędy już widzę, jechaliśmy do tej Upsali całej śmiesznej. Chociaż prosto widzę, że droga jest nieodkryta. Więc tutaj chyba nowe szlaki przecieramy, widzowie. Więc całkiem spoko. Jedź prosto. Nadal mnie to też oczywiście ciekawi, czy po tej trasie będzie 10% odkrytej mapy. To mnie bardzo też zastanawia. Jak widzicie, ja lubię jakieś takie challenge sobie zakładać. Wiadomo, to jest wszystko na luzie, tutaj bez presji. Będzie to będzie, nie to nie. No nie będziemy tutaj płakać, jak nie będzie, tak? Ale no chodzi mi to po głowie, tak? Nie wiecie, taka nutka tajemniczości, nie? Czy damy radę, czy nie? Tak samo jak chodzi mi po głowie, czy może po tym kursie wbiję dwa levele? Pierwszy raz chyba w odcinku takie coś w tej serii się zdarzyło, żeby w jednym odcinku wbić dwa levele. Też przy 21 to już nie jest takie proste. Myślę, że to będzie trudne, ale to jest możliwe. To jest, widzowie, nawet możliwe. Może jak nam dosłownie niewiele zabraknie, nie? Do nowego levelu. Dajcie tu trochę więcej. O 110 to tak trochę mnie tu męczy. Tym bardziej, że odcinek trwa już 2,5 godziny, widzowie. Także no może w trzech, raczej w trzech, nie wiem, czy się uwiniemy w trzech godzinach, czy nie. Ale zdecydowanie, mimo że trasa dłuższa, będzie to krótszy odcinek niż tamten, bo tamten, pamiętam, trwał 4 godziny. Tam nie było żadnych technicznych rzeczy, jak zakupy jakieś. Tylko była sama jazda i odcinek trwał 4 godziny na 4000 km. A tutaj mamy prawie 5000 i no myślę, że odcinek będzie tak krótszy. Chwila, moment i będzie poniżej 1000. Pozostałego dystansu to już. Trzymaj się lewej strony. Powinno pójść w miarę szybko. Ale powiem wam szczerze, mi się taki Hołowczyc trochę teraz załączył. 110 dla mnie jest troszkę niewystarczające tutaj. Potrzebuję takiej trochę emocji, żeby się rozbudzić. No ale nie możemy przekraczać prędkości, obiecaliśmy. Oj! Hmm.
Nie chciałem, słuchajcie, powodować jakichś szkód. Muszę uważać na to, co robię. Co za dziwne drogi tu są. Ja. Jechać. Jechać, bo Juken się spieszy. Mamy, widzowie, za sobą prawie 4000 km już mamy przejechane, no prawie, no. Niecałe 4000 oczywiście. Plus taki, że widzę, odkrywamy cały czas jakąś nową drogę, więc podoba mi się to. My chyba gdzieś do Norwegii jedziemy tak w ogóle. Pusta 20, przyjazd na 00. No to przyjazd nam się jeszcze skróci, myślę. Ale zobaczymy, bo czasu mamy, może chwilę przed przyjazdem się przekimamy, żeby rano towar rozładować. Żeby następny odcinek zacząć już, wiecie, od rana. Być też przespanym. Zobaczymy. Dużo rzeczy, słuchajcie, ja robię też na takim spontanie, tak jak w danym momencie intuicja mi podpowiada, więc jakby też nie planuję. Wiadomo, że jakieś drobne rzeczy trzeba z czasem zaplanować, przemyśleć, bo to nie da się bez myślenia jakby no, rozwijać firmy, no to jest wiadomo, że niewykonalne. Ale dużo ruchów, jak widzicie, u mnie jest wykonywanych tak na totalnym spontanie. No jedź. Chłopie. No nie. Jechać. A tam 17 godzin jeszcze trasy, a ty mi tutaj blokujesz drogę, chłopie. Aha, pas się kończy. Dobra. No to długo sobie pojechaliśmy. Zobaczcie, barana mi hamuje. Być ostrożny na tych, kurde, gagatków. No schamował mnie gnojek do 40, no. Dziwne te drogi w tej Szwecji, powiem wam szczerze. Takie nierównomierne. Zobaczcie, z jednej strony macie jeden pas, z drugiej strony macie dwa, później to się zamienia. Jakby nie mogło być z jednej strony po dwa pasy. Dziwnie tak trochę. Dobra, zaraz poniżej 1000 zejdziemy. No to teraz najcięższa droga przed nami. I zobaczcie, znowu zwężenie. Dziwne to jest naprawdę.
zaczyna mi się dłużyć. Jak patrzę na ten 1000, jeszcze 1000 ponad, już prawie, ale jeszcze 1000. Więc to chyba przychodzi taki moment, w którym już mi się ta trasa zaczyna dłużyć, widzowie. Już taki niecierpliwy się zaczynam robić. Raczej by mi tutaj się trochę przydało takich emocji, żeby tak depnąć trochę bardziej niż jest tutaj ograniczenie prędkości, to bym się rozbudził. No ale no nie będziemy wyłączali ograniczeń prędkości, mandatów. Daniel, kurde, gdzie jest Helga? Czekam. No nie, 90, serio. Gdzie jest moja Helga? Czyli w czasie tego kursu, widzowie, pracownicy, raczej, no jeszcze niewiele brakuje, ale myślę, że jest szansa, że na ten drugi kredyt też zapracują. Także zapracowali na wszystkie kredyty, które wzięliśmy na zakup trzech nowych ciężarówek dla trzech nowych pracowników. I plus oczywiście garaż. Także ta długa trasa da nam na pewno, widzowie, to, że śmiało będę mógł garaż rozbudować o te dwa miejsca na pięć, chyba w Paryżu, co kupowaliśmy. Jeśli dobrze pamiętam, na początku odcinka kupowaliśmy w Paryżu na trzy miejsca garaż, no to go rozbudujemy na pięć i dwie ciężarówki kupimy dla pracowników. Może nówki, cewki, albo po prostu tradycyjnie wymienimy. Jeśli Helga dotrzyma słowa i zrobi fajne zlecenie, to Helga dostanie nówkę, a wtedy to czym jeździ Helga, używane damy komuś innemu. Nic nie ubywa, słuchajcie. Takie mam odczucie. Czyli chyba to jest taki moment troszkę już zniecierpliwienia, mi się wydaje. Spadać mi z tą 70, ludzie. Ogrzało was na dwóch pasach 70? Co to jest, kurde? Nie mam tu czasu na 70. Puścimy barana, bo i tak we mnie wjedzie. Oni jeżdżą jak im się podoba. To nieważne, słuchajcie, kto ma pierwszeństwo. Co to za korek? Światła chyba. No trudno. Jedź prosto. Na żółtym. Zdążyłem. Musiałem, widzowie. Dla tych, co bardzo realizm kochają, zamknijcie oczy po prostu. Trochę chciałem przyspieszyć, bo żeby się rozbudzić. Muszę czasem, widzowie, coś odwalić, to wtedy troszkę się tak rozbudzam i jest spoko. O, Jano też chyba trzeci kurs zrobił. Był niedawno zatrudniony. Ale ładne widoki tutaj, widzowie, są, zobaczcie. Także most pod górkę taki, pierwszy raz coś takiego widzę. Jadę cały czas na pełnym gazie, niewiele przyspieszam. Tak ogromna górka. Jakie widoki ładne, widzowie. To piękne te widoki to są. Dobra, żeby mi się zaraz pas nie skończył, bo będzie problem.
Ja tu się widokami... O, bo widzicie? Właśnie się pas kończy. W ostatnim czasie, w ostatnim momencie się, słuchajcie, zorientowałem. Ale zaczęło ubywać. Już widzę 870, no to już tak... Oj! Już tak motywuje, nie? Już to jest motywujące, widzowie, jak te 800 jest na przodzie. Za chwilę będzie może 500. Także no... Jeszcze się oczywiście zastanowię, czy się przekimam, czy się nie przekimam przed samą dostawą. To zobaczymy. No, gościu, gdzie mnie hamujesz? Chociaż w 3 godzinach odcinka raczej się jednak, widzowie, nie uwiniemy. Co nie zmienia faktu, że zlecenie o wiele szybciej nam wyjdzie. Od poprzedniego, no to już jestem pewien. Ale w 3 godzinach nie ma opcji się uwinąć. Zobaczymy, jak... Jakbym wziął jakieś zlecenie, mówię, powyżej 5000 km. Mam nadzieję, że takie by dało radę wziąć. Bardzo bym się cieszył. Będę szukał. Ja oczywiście wszystkich dodatków do Promotsa nie mam, słuchajcie, zainstalowanych, bo mi tam wysypywało grę. Między innymi nie mam tego... nie wiem, tam był chyba Kazachstan czy coś, tylko to i tak by nie było i tak połączone. Tej Rus mapy też nie mam. Więc jakby no siłą rzeczy... Nie działa mi to, to też nie chcę, nie? Ale zakładając, że mam wszystkie DLC, no to myślę, że powinienem dać radę jakąś trasę na 5000 wziąć. Myślę, że spokojnie powinienem dać radę. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Tu jest jakieś rondo? Na GPS-ie nie wygląda. Jechać! Jeszcze mi tego by brakowało, żeby któryś tutaj koleś z którymś kolesiem się sobie przydzwonili. Zjedź z ronda. No, odkrywamy troszkę mapy, widzowie, także fajnie, nie powiem. Jedź prosto. Coś tam odkrywamy powoli. Jechać. O, zagałgany. Wleką się. Aha, przekroczenie prędkości. No w dupie to mam. No. Drugi raz za to samo już nie dostanę. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Oj! O Jezuś! Jakiś pancerny znak, widzowie. No nie wyrobiłem, nie? Jeszcze policjanty. No nie wyrobiłem.
To już chyba jest wynik zmęczenia mojego, bo się skupiłem na migaczu i nie wyrobiłem zakrętu na rondzie. Nie, to możliwe, że to już jest taki etap troszkę takiej rutyny. O, tak bym to nazwał, takiej rutyny jazdy, nie? Że tak może zbyt pewnie się poczułem, bo jakby zmęczony się nie czuję, tak odczuwalnie wszystko spoko, nie? Ale no dobra, uszkodziłem trochę ciężarówkę, ładunku na szczęście nie uszkodziłem. O, Kitty znowu zarobiła, to Kitty zarobiła po raz czwarty już w czasie tej trasy. Chyba najwięcej zrobiła kursów. I znowu nowy poziom. Jestem ciekaw, słuchajcie, jak podczas jednego kursu ta Kitty mi awansowała. Będziemy musieli jej się przyjrzeć, bo miała chyba tylko jednego długodystansowca, jak ją zatrudnialiśmy. I jestem ciekaw, na ile awansowała. No ja pierdolę. Przepraszam, 15 tysięcy mandatu. No to troszeczkę faktycznie mnie rutyna już chyba wzięła, tak jakby... zacząłem widzowie odwalać, także będę musiał troszeczkę chyba bardziej się skoncentrować. Zacząłem odwalać i to jest ten moment. Pierwszy moment to było na rondzie, drugi moment no to jest to, że na przykład gdzieś tam jestem tak skoncentrowany, żeby szybko już dojechać, że nawet nie zauważyłem, że prędkość przekroczyłem. Ej, no to jest już nie fair. To jest nie fair, no. Co oni, kurde, co, jestem jakaś dojna krowa, czy co? Nie no, widzowie, to teraz to... Nie fair. Tam 70 było. Było bardzo nie fair. Czyli widać, że jakaś policja chyba za mną jedzie i tylko patrzy, żeby mi mandaty dawać. Dobra, to muszę być ostrożny w tym razie. No, faktycznie, trochę taka rutyna mnie wzięła, że bardziej jakby oczy mam sfokusowane na drogę, niż na znaki drogowe, ile wolno jechać. Jak już znak się pojawia, no to już jest za późno. Dobra, muszę się sfokusować na znakach też. Na razie mamy 110, to lecimy 110. Żeby szybko nam zeszło z dystansu. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Gościu, we mnie nie wjeżdżaj. Ja mam pierwszeństwo. Zjedź z ronda. No i elegant. Udało się bez kolizji, bez mandatu. Umea. Okej, odkryliśmy jakieś miasto. Jedź prosto. Na razie znaków zapytania nie będziemy żadnych odkrywali. Nie chce mi się nic na razie odkrywać. Tylko jak najszybciej do celu dojechać. Ale znak zapytania sam się odkryje, zobaczcie, będziemy przejeżdżali. Pewnie będzie to dealer ciężarówek jakiś. To jest bardziej w tej chwili na tym etapie, wiecie, jak mamy po jednym dealerze odkryte, to nam wystarczy. W tej chwili no to jest bardziej tak, chyba bardziej w kwestii statystyk, tak, że bo tam też odkryta... pokazuje ci, ile masz odkrytych dealerów ciężarówek czy agencji pracy. Chociaż w przypadku agencji pracy wiadomo, że to daje coś. A w przypadku ciężarówek już nie, ale nawet nie jedziemy. Nawet tam nie jedziemy, to pierdzielimy ten znak zapytania.
Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Dobra, Iwonka. Zjedź z ronda. Zjeżdżam z ronda. Najszybciej jak potrafię. 700 km do celu. No to już niedługo, niedługo. Jestem cały czas ciekaw, jaką kasę dostaniemy, jakby... Czy kasę? Kasę to wiem, jaką dostaniemy, bo to było napisane. Bardziej jestem ciekaw nie tyle samej kasy, co tego expa. Spłacono, no właśnie, dwie raty, bo nie spłaciłem tego kredytu, ale to trudno, tam jedną ratę się nie będziemy targować, widzowie. Jakbym pomyślał, chociaż nie uzbierałem na kredyt. Oko jeden kredyt, dwa kredyty spłaciliśmy podczas tego odcinka, które dwa wzięliśmy, więc... Więc spoczko. Grzało was z tymi robotami drogowymi. Widzę, że zaczynają się drogi z ograniczeniami prędkości. Cały czas jesteśmy chyba w Szwecji, widzowie. Nie, jedź dalej prosto. No raczej nie wjechaliśmy do Norwegii. Jedź prosto. Jesteśmy zdecydowanie w Szwecji. Lili też tam zarobiła ładnie, ładnie. Cieszę się niezmiernie. Z tego, co pamiętam, to gdzieś tak jedziemy przez Szwecję i zawracamy do Norwegii. I taka droga już lepiej wygląda, bo przynajmniej jak chcesz kogoś wyprzedzić, to wyprzedzisz, a nie masz tych słupków na środku. I to wygląda jak jakaś tam prawdziwa droga, a nie to, co tam... Dwa pasy w jedną, jeden w drugą. Nie wiem, tamta droga dla mnie była jakaś taka dziwna i z tymi słupkami jeszcze na środku. Chociaż w tym stanie po tylu kilometrach dla mnie 90 jest troszkę mało satysfakcjonującą prędkością. Bardziej by mi 110 odpowiadało lecieć. No ale jak mus to mus. Lepsze 90 niż 70. Dobra, emocje muszą być, trzeba kogoś wyprzedzić. Wolne? Wolne, no polecimy, wyprzedzamy. No i 70, zajebiście. To jakaś no... Jedź prosto. Nie ma jak wyprzedzać po to, żeby hamować. Trochę widzowie mam ochotę przygrzać, żeby... O, 110, dzięki, wielkie. Muszę trochę przygrzać, żeby się trochę, tak wiecie, rozbudzić. To jest tak, jak twarz pryskacie zimną wodą, to też się rozbudzacie fajnie. I to o to w tym chodzi, a nie tam się wlec, kurde, jakąś 70. Kolejne miasto, jakiś znak zapytania po lewej. Ale nie jedziemy do żadnego znaku zapytania. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Ale strasznie długo to... Zobaczcie, 600 km zostało. Mi to tak się dłuży teraz. Dlatego staram się trochę to przyspieszyć.
Ale tak mi się, widzowie, to duży. Te kilometry. Nawet nie czuję się jakiś zmęczony, tylko po prostu bardziej rozdrażniony, widząc to, że nie ubywa tych kilometrów, nie? Im bliżej jestem, tym mi się dalej wydaje. No, jeszcze jakieś światła czy coś. Czyli teraz bardziej mi to przeszło na taki etap rozdrażnienia bardziej. To jest takie, nie że zmęczenia dosłownie, tylko bardziej rozdrażnienia. Rozdrażnienia, kiedy mamy, nie wiem, 70, kiedy mamy 50, kiedy światła mamy, takie rzeczy, które no wiadomo, że ktoś drogę blokuje. Ale też cieszy to, kiedy widzę, że cały czas coś odkrywamy na żółto. Jedź tym rabenem, bo blokujesz, chłopie, lewy pas i zadowolony jest. Tankować raczej nie będziemy już do końca kursu, co do snu, to się troszkę zastanowię. O, możemy zrobić tak, że jeśli do końca trasy Helga nam nie wyskoczy, no to się prześpimy po to, żeby zobaczyć, czy Helga coś fajnego zrobiła. Na tej zasadzie bym, pod Helgę bym ten sen dopasował, widzowie. Poza tym i tak przyjazd mamy na późny wieczór, więc żeby nie zaczynać następnego odcinka w nocy, no to możemy zacząć, jakby zakończyć odcinek jeszcze przekimaniem się. Tym bardziej, że mamy trochę czasu na to. Możemy się, myślę, przekimać. No nic, kurde, nie ubywa tych kilometrów, nie? Widzowie, naprawdę, ja takie mam odczucie. Nie mówię, że nie ubywa, bo wiadomo, że ubywa, ale chodzi o takie bardziej, wiecie, mentalne jakieś odczucie. Może to już jest takie trochę, mówię, zmęczenie, jeśli chodzi o koncentrację, ale mam wrażenie, że nic nie ubywa tych kilometrów. Trzymaj się lewej strony. Dobrze, Iwonka, trzymam się lewej strony. Mam ochotę trochę depnąć. Dajcie mi tu jakieś 120. Chociaż. Lecę za tym niebieskim. Jak on tak szybko leci. Trzymaj się lewej strony. Lecę za nim. Trzymaj się lewej strony. No nie mam jakoś, Iwono, droga dużego wyjścia. A jest, niby w prawo bym mógł. Dobra. Dzięki za info. No i tak mnie rozbudza taka jazda. Te 110 to trochę za wolno. Trzymaj się prawej strony. Jak to prawej?
A, tak to. Widząc, słuchajcie, 400 do celu, to już zaczyna mnie motywować. Już tak zaczynam odczuwać, że coś jednak ubywa. Przed chwilą mówiłem odwrotnie, a teraz trochę czuję tego, że ubywa, nie? Widząc 400 na celu. Ten na bank mi drogę zajedzie, tym Mondeo, ale jedziemy. No i widzicie, wjechał we mnie, gdzie ja mam pierwszeństwo. Ja miałem pierwszeństwo, gościu we mnie wjechał, uszkodził mi naczepę. No trudno, 2% mamy uszkodzeń, to nadal powinno być doskonale, jeśli chodzi o całą trasę, ale teraz już muszę się pilnować, żeby gałgany mi w naczepę nie wjeżdżały. Te 2% uszkodzeń, no to... Może trochę expa ująć, więc lepiej nie ryzykować. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Jaki kretyn. W ostatniej chwili. Gdyby nie ręczny, widzowie, to już bym w niego przydzwonił, nie? Chociaż i tak w miarę udało się bez wielkich uszkodzeń tej ciężarówki mojej. Tą trasę przebyć, ale jest ona zdatna do, następnej trasy. O, Scarlett coś zarobiła, fajnie. I osiągnęła poziom, fajnie. Ale Helgi cały czas nie widzimy, więc może faktycznie się prześpimy. Zjedź drugim zjazdem. Widzowie, myślę, że będzie 100 km do celu. Zobaczymy, jest ta druga przyjazd. No teoretycznie możemy się, słuchajcie, przespać dla tej Helgi, żeby zobaczyć, co ona tutaj dla nas za niespodziankę szykuje. Nie wiem, jak będzie 100 km do celu, może się prześpimy. Zobaczymy też od godziny. Bardziej, że oko i tak nam się już czerwieni. Więc na następny kurs będzie konieczne przespanie się. To jest ten gałgan, co we mnie wjechał. Gagatek jeden. Jedź ty, Gerardzie, ty. Zobaczymy. Podejmę na spontanie decyzję. No chyba, że nam Helga się ujawni, co szykuje. No to wtedy nie będziemy musieli spać. Jedź. Haparanda, ale nazwa. Zjedź drugim zjazdem. Haparanda, okej. Fajna nazwa. Zjedź z ronda. O, wjeżdżamy do... Wyjeżdżamy ze Szwecji do Norwegii. Wjeżdżamy, widzowie, do Norwegii. Jakby kolejny kraj mam... Nie, no Norwegię chyba mieliśmy odkrytą. Nie, Finlandię, przepraszam. Czemu ja stwierdziłem, że Norwegia? Na rondzie zjedź drugim zjazdem. My do Finlandii jedziemy. A to ja już nie wiem, gdzie my jedziemy. Widzowie, zgłupiałem, nie? Mi się wydawało, że gdzieś do Norwegii jedziemy z towarem. A tu nagle nam się Finlandia pojawia. A następnie skręć w lewo. Dobrze, Iwono, droga. Będę kręcił w lewo. Teraz nie mogę bez czerwone światło.
niewiele szybciej, słuchajcie, tą trasę zrobimy, no bo 3 godziny już za nami. Natomiast fakt jest taki, że 10 minut w odcinku, no zajmowałem się sprawami technicznymi. No ale to już uwzględniłem. Druga rzecz, no to trasę mieliśmy dłuższą o przynajmniej 800 km od poprzedniej. Więc tak czy siak zrobimy tą trasę, myślę, że szybciej niż w poprzednim odcinku, przeliczając na przejechany dystans, nie? Z tej perspektywy na pewno zrobimy szybciej, ale... O, już 400 do celu. Jakoś, powiem wam szczerze, nie czuję jakiegoś takiego zmęczenia, które jakoś by mi dawało się we znaki. Tutaj już zrobię manewr taki, bo czuję, że ten gagatek we mnie wjedzie. Na szczęście nie wjechał, ale przezorny zawsze ubezpieczony, widzowie. Pamiętajcie. Osiemdziesiątka w Finlandii. No dobra, no musimy tak jechać, żeby nie uszkodzić ładunku. I dobrze by było mandatów już nie dostawać za prędkość tak ogromnych. Ładne domki mają w tej Finlandii. Jakieś ładne jezioro czy zalew. Diabli wiedzą, co to tutaj jest. I zalew wygląda jakby z rzeki. A delta. No ale nie będziemy się rozglądali po krajobrazach, bo jeszcze w coś podzwonimy. 380. No muszę się zastanowić. Helgi nie widać, widzowie. Chyba, że ja naprawdę jestem tak sfokusowany na drodze, że gdzieś tam mi ta Helga przeleciała i nawet nie zauważyłem. Ale wydaje mi się, że nie. O, ty gościu, co ty robisz na gałganie, na czołówkę? Raczej Helgi tutaj nie mamy, także raczej się prześpimy, żeby Helgę wyciągnąć z krzaków. Ale to byśmy się przespali, widzowie, ja wiem. Może o tej 21, tuż przed przejazdem. Może akurat niedaleko miejsca dostawy się prześpimy. A może zrobimy tak, że dostarczymy towar? Bo możemy zrobić tak, że dostarczymy towar i w dostarczeniu towaru się prześpimy też, nie? Bo to jakby, wiecie, na zmęczenie będzie cały czas aktywne. Jakby nie musimy spać z towarem. Bo to chodzi tylko o to, żeby następny odcinek zacząć już wypoczętym i za dnia, a nie w nocy, no i żeby przekonać się, o co chodzi z tą Helgą. No to jestem bardzo ciekaw, widzowie, o co z Helgą chodzi. Bardzo fajne takie krajowe drogi. O, co oni zrobili? 100 km ograniczenie na godzinę. Bardzo mi się podoba. Tak to można tu jechać. Taką krajówką. No dzisiaj, słuchajcie, podczas tego długiego kursu myślę, widzowie, że możliwe, że koło 10 miast odkryliśmy. Nie chcę tu jakby, wiecie, tak strzelam, tak? No nie jestem tego pewien, bo nie liczyłem. Może ktoś z was akurat gdzieś tam, ale wątpię, żeby ktoś policzył. Bym był w szoku, jakby któryś z widzów mi napisał w komentarzu, ile miast odkryliśmy. Ale tak mi się wydaje, że koło 10. Tak mi intuicja, widzowie, mówi, że koło 10.
300 km do celu. No, cały czas mam wrażenie, że no niby ubywa, a teraz znowu mam wrażenie. Przed chwilą mówiłem, że widzicie, to są takie mieszane, że tak powiem, odczucia, nie? Przed chwilą miałem wrażenie, że coś ruszamy do przodu, a teraz znowu mam wrażenie, że nic nam nie ubywa z tej trasy. Takie mam wrażenie, widzowie. Może jak już te 100 km do celu zobaczę, to już będzie. Ale naprawdę nie chce mi się wierzyć, że taką trasę zrobiłem, gdzie w sumie 2 dni pod rząd jechałem czasu gry. I Helga, ja nie wiem, co z tą Helgą, czy ona leży cały czas, śpi, czy co? Też nie jest tak, żeby ciągle odpoczywała, nie? Mnie to zastanawia, że co ta Helga, co ona robi za trasę, kurde? Ile ona ma do przejechania, że przez 2 dni w ogóle Helgi nie widać. Wszyscy gdzieś tam mi się wyłaniali. To zobaczymy. Daleko już nam nie zostało. O, 300. Zaraz będzie 200, zaraz będzie 100, już będziemy mieli finito. Fajna ta naczepa, wam powiem szczerze. Jeszcze tak w tym lesie tutaj. Bardzo fajna ta naczepa. To dobrze by było w nic nie przydzwonić, bo tak niewiele nam zostało do końca, widzowie. Że trochę byłoby głupio na koniec coś przydzwonić, nie? Przez bawienie się kamerami. O, 260, zobaczcie, już teraz to już zaczęło naprawdę ubywać. Jedź prosto. Póki co jedyny minus, jaki czuję, to się trochę cierpnę na fotelu, nie? Tyłek mnie zaczyna boleć od tego siedzenia. Nogi. To jest jedyny mi. Ale tak, jeśli chodzi o aspekt zmęczenia, powiedzmy, takiego psycho... O ja, prędkość przekroczyłem. No to znaczy, że jestem zmęczony, skoro nie zauważyłem. Dobra, widzowie, no. Chciałem właśnie powiedzieć, że jeszcze nie jestem zmęczony, ale jak widać, dostałem mandat. Jak widać, niestety. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Już dzisiaj tych mandatów dostałem sporo w czasie tej trasy. Dwa. Takie bardzo duże za prędkość, niestety. To też tak w sumie za głupotę, można powiedzieć, ale tutaj też, no. Mogę jeszcze raz spróbować, widzowie, taki challenge zrobić z długą trasą i bez żadnego mandatu, ale no to wtedy myślę, że jednak ta jazda będzie troszkę inaczej wyglądała i odcinek byłby dłuższy, no to nie oszukujmy się. Chcemy trochę skrócić czas odcinka, no to pewne manewry, jak widzicie, tu wykonuję.
przyspieszające, ale bardzo fajna trasa w tej Finlandii, powiem wam szczerze. Tu by musiało być mega fajnie, jakbyśmy mieli tego moda na śnieg. To ta trasa w Finlandii musiałaby naprawdę fajnie ze śniegiem wyglądać. Tak, jestem wręcz pewien. Dobra, 190 km do celu, już nie będę wariował. Głupio by było się z kimś naprzeciwka zderzyć i auto rozwalić. Nie mam widoczności, to nie będę wyprzedzał. Szczególnie, że cały czas jadą z naprzeciwka. Kierowca Amber, a co, gdzie jest Helga? Widzowie, gdzie jest Helga, ja się pytam. Nie no, pójdziemy spać, ewidentnie pójdziemy spać, żeby się dowiedzieć, co z tą Helgą. Ale to myślę, że po dostarczeniu towaru. Ała. Po dostarczeniu towaru, widzowie. Idziemy spać. No jedź, chłopie. No ty baranie. Jasna dupa. Nie możesz normalnie skręcać, tylko musisz drogę barykadować. No ła, no właśnie, zaczyna mi już ziewać mój kierowca. Co za kretyn mi musiał uszkodzenie auta zrobić? Zastanawiam, czy nie zatankować i nie przespać się. Bo może nam czasu, widzowie, nie starczyć. Czekajcie, jak to wygląda. Za 2 godziny niby przerwa na sen. Czyli tak teoretycznie na równo z... Teoretycznie powinniśmy dać radę, nie? Bo jakby mi na tym śnie tak nie zależy, bardziej wolałbym pod kątem Helgi się przespać nawet po dostarczeniu towaru. Jakby teraz mi kompletnie nie zależy na śnie. Tylko ze względu na Helgę, żeby ją namierzyć. O! Jest Helga? Nie, deny. 80 tysięcy deny zarobił. To gdzie jest Helga? Widzowie, gdzie jest Helga, ja się pytam. Ukradli mi tą Helgę, czy co? Czy ktoś mi ją, nie wiem, uprowadził do Niemiec, wywiózł? Tak na nią psioczyłem. Widzowie, Helga zaginęła. Naprawdę, to już jest niefajna sprawa, że Helgę mi ktoś... Kurza melodia, no. Czy wy to rozumiecie, że mi ktoś Helgę uprowadził? Gdzie jest moja Helga? Kurczę, wiecie co? Chyba będę musiał się przekimać, bo myślę, że nie mogę tak długo nie zdążyć. Jakbym miał jakąś stację, to musiałbym się przekimać i zatankować. Jeszcze z towarem, bo wydaje mi się, że... Godzina 38, no widzicie, szybciej musimy pójść spać niż dojedziemy na miejsce. Także jakbyśmy mieli gdzieś tu po drodze stację z tym, to ja bym musiał się przespać. Bo nic z tym, widzowie, nie zrobimy. Myślałem, że mi się uda. W prawo. Czasowo, ale się okazuje, że czas się tam na tyle... No nie zgra nam się czas. Musimy się najpierw przekimać. Dobrze, no. Jak móc, to móc.
Pierre, jak ścierpłem. To jest jedyne, słuchajcie, co mogę wam powiedzieć, to ścierpłem. Cały czas się wiercę na fotelu. Już nie mogę usiedzieć. To jest jedyne w tej chwili, co odczuwam. Zmęczenia absolutnie nie. Ten Yuken w grze odczuwa, ja nie. Dobra, stacja, ale spieszą się policjanty. Jest stacja, tylko pytanie, czy będzie stacja z parkingiem. Nic, prześpimy się, bo jest stacja z parkingiem. Dobra, zatrzymamy się, widzowie. I się przekimamy, no bo co zrobimy, jak nic nie zrobimy? Niby 90 km do celu, ale... Przygotuj się do skrętu w lewo. Ale nie zdążymy. Zabraknie nam czasu. Dosłownie to może być pół godziny, a jakbyśmy mieli gdzieś coś przydzwonić, to po co, nie? Także przy okazji sobie zatankujemy. Paliwo drogie jak diabli w tej Finlandii, bo po 8,50. No ale zatankować trzeba, niech już sobie będzie. 6000 za paliwo. No idziemy spać, no. Widzicie, już mi oczy nawet się mrużą. Także tutaj nie ma opcji. Nie ma opcji, żebyśmy dojechali do celu. Mimo szczerych chęci, ale nie ma opcji. Dobra. A, bo tu jest jasno. To Finlandia. No pieniędzy nam ładnie przybyło, ale wiecie co, widzowie? Nie wiem, czy jestem ślepy. Ale mi tam Helga żadna nie przeleciała. Więc będziemy musieli zobaczyć, gdzie jest Helga. W naszych pracownikach. Podejrzana sprawa. O jery, ale przydzwoniłem. To akurat mój błąd, bo po herbatkę sięgałem. Bo akurat gardło już mi trochę, widzowie, wysiada. Ale podejrzana sprawa z tą Helgą. Strasznie podejrzana. No, także 500 tysięcy plus mój zarobek. Także będziemy mieli, widzowie, gdzieś koło miliona na koncie. Wiadomo, że to już nie będzie teraz tak cieszyło, jakbyśmy mieli tak zarabiać. To ja będę ścinał te zlecenia, żeby no nie były takie drogie, ale na pewno kupimy w następnym odcinku garaż. Znaczy powiększymy garaż, kupimy dwie ciężarówki. No i bardzo chcę tą Helgę, widzowie, jednak rozgryźć, bo no kurczę, zależy mi, nie? Żeby Heldze kupić nową ciężarówkę, bo myślę, że kobita zapracuje na to. Się przekonamy, co tu się stanęło. Jedź prosto. Ja tu nie mogę prosto. Nie było szlabanu żadnego, to się nie zatrzymywałem. To się będę zatrzymywał, jak nie ma szlabanu. A dobrze powiedziałem, że do Norwegii jedziemy. Patrzcie, widzowie, no do Norwegii jedziemy, dobrze mówiłem. To jest granica po prostu Finlandii z Norwegią. O, pierwsza awaria pojazdu, czyli już przydzwoniłem za bardzo jeden raz. No, Norwegia, no to dobrze mówiłem, że jedziemy do Norwegii. No, czyli jednak tak moja koncentracja nie jest zła. No i pięknie. Druga w nocy, druga 30, a tu jasno. No
masz 24 km do celu, to już nie ma co wariować. Natomiast muszę namierzyć widzowie Helgę, bo mi to mi nie da spokoju. Jeśli nie w tym odcinku, musimy ewidentnie dowiedzieć się, co się stało z Helgą. Helga zniknęła ewidentnie. Już widzimy, widzowie, flagę. Jedziemy do Kautokeino, jakkolwiek to się nazywa, ale do takiego dziwnego miasta jedziemy. Co, do tego marketu? Chyba mamy dostarczyć, tak? To była miła przejażdżka. Dobra, Iwona, ale... nie rób mi takich rzeczy. No co, ten market mam objechać widocznie dookoła. Dobra, enter. Jest... o nie, nie jest doskonale, widzowie. Nie jest doskonale. I 700 straciliśmy expa za uszkodzenia. Jakbyśmy nie stracili te 700... zobaczcie, widzowie, jakbyśmy te 700 expa za uszkodzenia nie stracili, no to idealnie byśmy mieli jeszcze jeden poziom wbity. Czyli te uszkodzenia po prostu zrobiły robotę, nie? Już tam palicho z kasą. No nic, no nic, widzowie. Co byśmy sobie tu zrobili? Damy ładunek o wysokiej wartości. Natomiast powiedzcie mi, co z moją Helgą. Czekajcie, widzowie, bo ja jakby może jestem ślepy, ale Scarlett, Umberto, Thomas, Daniel, Filip, Bob. Widzowie? Przecież ja nie zwalniałem Helgi. No zgłupiałem, nie ma Helgi. Oj, to mamy rozgrywkę na następny odcinek, bo już teraz mi się nie chce myśleć, ale ewidentnie Helgi tutaj nie ma, widzowie. Nie ma Helgi. Także będziemy w następnym odcinku rozkminiali, co zrobić z tą kasą. I zobaczymy, kogo możemy jeszcze zatrudnić, ale... dobra, dobra, ja tylko patrzę, czy... bo czasem jest tak, że jak się kogoś zwolni, to ta osoba się tu pojawia, ale Helgi nie widzimy. Czyli Helga nam zniknęła, widzowie. Sama może się zwolniła. Teraz jest to ciekawe, czy pracownik może się sam zwolnić, czy tylko my możemy zwalniać, bo to jest dla mnie... ja cały odcinek przeżywałem, co się stało z Helgą. Czekajcie, jeszcze zobaczymy garaż. Ale wszędzie jest tyle, ile trzeba. Nigdzie nie ubyło, no to nie wiem. Dobra, mniejsza o to. Rozkminiamy w następnym odcinku, co robimy tutaj z Paryżem. Możliwe, że widzowie, zrobimy takie machniąże. Zobaczymy. Czekajcie, ja tu zrobię może machnią, żeby... no zobaczymy. Zobaczymy, co tu porobię. Nie bez... to taka zabawa była, żeby spróbować wziąć nowy kredyt. Dobra. Zobaczymy, co weźmiemy w następnym odcinku. Ja tu jeszcze zerknę, czy są jakieś takie długie trasy, które ewentualnie mógłbym wziąć, ale jak widzicie, nie ma dłuższej trasy niż w tej chwili 4400, a mi by zależało na trasie, która miałaby 5000 kilometrów, nie? Ale to będę obserwował i będę jak najbardziej patrzeć. Dobra, to tyle w tym odcinku, moi drodzy. Dziękuję za oglądanie. Będzie mi bardzo miło, drogi widzu, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się. Cześć.